Komisja budżetu, inna osoba na stanie. 7, czyli jest pomoc rolnictwa. 8, to jest to, ok. Program jest trochę bogaty, bo rozumiem, że jest dróg. Także projekt uchwały w sprawie wyboru łapinku na kadencję 2016-2019. Kto przychodzi na ten temat? No, 14 września odbyło się posiedzenie zespołu w sprawie opiniowania łapników. Była tylko jedna kandydatura, pani Dorota Domina. Zespół sprawił pod względem formalnym zgłoszenie. No i tyle. No, głosowanie jest tajne, więc nie wiem, czy przewodniczący tego zespołu chce dodać więcej tego wykonania. A ile mieliśmy mieć łapników? Łapników, bo może mieć nawet 7, ale w terminie do 30 czerwca to jedno zgłoszenie nastąpiło. To może pan Justin był akurat przewodniczącym, tak że ja bym chciał coś powiedzieć, to bardzo. Tylko jedyne, kiedy odbył posiedzenia, na którym ze swojego sprawy wymienili jako przewodniczące. Tylko pytam, informacje od prezesa PSU, od prezesu wspominanie pismem z dnia 19 maja 2015 roku, bo mowa, że Rada Gminna Rozwojowa będzie brać następujące liczbę ładników do sądu, jak również poznanie było Rady Miejskiej poznanie 3 ładników, w tym dwóch korzystanych w sprawach z zakresu pracy w pracy. Sprawa pracy w sądzie to było poznanie dwóch ładników, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. W wymaganym terminie podniesień 30 czerwca 2015 roku w tym roku Rada Gminna tylko jedna zgłoszenia, tak? Pani Dominia z Dąbówki, jak dobrze pamiętam. No, zespół przeanalizował każde informacje, ale zmiany naszego czynna razem z zespołu pójdzie po prostu gmina, że oczywiście policja tyle wpłynęła na wniosek Rady Gminy z dnia 4 sierpnia 2013 roku do 16 wysłania informacja o komunikacie na ładnika. Pismo z wypokłosu komendanta do Wielkiej Komisja twierdzi, że pani załatwa świadomienia nie wizytuje w centralnej bazie danych Krajowego Starszego Najwyższego Policji. Po dokonaniu weryfikacji zespołu opiniującego pozytywnie kandydatów na dzień do kierowca do Wielka na ładnika do sądu, który był wyznany na jednym z wypadków, który postanowił prowadzić do tego projektu. Okej, dziękuję bardzo. Ja proszę to jest głosowanie na sesji fajne, także to jest to nie będę tego przyjęcie głosować, żebyśmy Państwo wiedzieli, że informacja, że komisja wypowiedziała się pozytywnie, natomiast głosowanie na razie do Państwa udziału na sesji. Kolejny punkt. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/2015 roku, oraz szczególnego warunku z 10 roku powinna powinna odpowiadać, jak również w tym pomiarem dróg 164. Pan Wójt, szanowni Państwo, uchwałę tą wywołujemy. W związku z tym, że zmieniło się po prostu rozporządzenie, które reguluje wysokość kwot, które z kolei determinują to, czy pomoc zostanie udzielona czy nie. Jest to zmiana uchwały, którą uchwalaliśmy w maju. Sprawa w zasadzie mówię aktualizująca pewne wartości kwotowe do obecnie obowiązujących rozporządzeń. Nic ponadto. Czy mam jakieś pytania? Ja mówię tam, przepraszam, tak się samo chodzi, że dałem na pana dotyka, bo jeśli tam sprzeciwy, to wcale się opanuje, bo jeśli nie ma pytań, proszę o przegłosowanie w komisji. Może komisja rolnictwa wyszła.
2, 4, 6, 8, 8 na 8, tak? No, także przewodniczący, proszę o zadanie porozumienia. Komisja oświaty. To jest za to, że podniesie rękę. 2, 4, 6, 7, 1 godzinę. Komisja budżetu. Komisja budżetu. Jest za opiniowaniem uchwały na 136. 2, 3, 4, 6, 7. Cały skład, tak? Tak, się dziękuję. Kolejny punkt numer 3 na druku 137. Projekt uchwały w sprawie przedstawienia rozporządzenia miejscowego prawa zagospodarowania przestrzennego miejscowości planowego Wyżanie Ulicy Dąbkiewskiej, PWO Będzie Rodzinowej Gmina Dąbkiewo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, ja mam taką jeszcze prośbę, bo jednocześnie chciałbym wskazać na pewną zmianę porządku. Kuluarowo, jak do tego podejść, prawda?
Tylko jedna kwestia tutaj w tej sprawie, żeby, tak powiem, poprawiać wszystkim. No ważne by było przypomnienie albo ewentualnie zapoznanie radnych z ustawą, która reguluje coś takiego, żebyśmy wiedzieli, w którym kierunku możemy iść, tak? Czy na przykład podgórnie możemy nadać w jakiej ulicy, czy to musi wyjść oddolnie, bo ja na przykład dzisiaj nie mam świadomości, czy to oddolnie wychodzi, czy możemy to zrobić odgórnie, bo jeżeli byśmy mogli to zrobić odgórnie, to już tam po kilku lat sugeruje stworzenie nawet takiej komisji, która by się mogła tym zająć, tak? Na przykład no, powiedzmy ochotników, że tak powiem, swoją, którzy by się tym zajęli. Są takie, jest, pewnie nas dużo takich ludzi, którzy się do tego obracają, do tego mówię. Ale najważniejsze było to, żeby nas zapoznać z tym, jak w ogóle możemy do tego podejść, nie? Wspólnie z panem Duszem na pewno załatwimy się temat, a przede wszystkim komisja zagłosowania przestrzennego, jak naprawdę ten temat przetestuje i przedstawi pozostałym, jak to mamy pytanie. Okej, teraz w porządku. Dziękuję. Panie Duszu, to ten punkt 3.37. Pana Szefa Zopieska, Federowa Gminowa. Macie Państwo załącznik do tej uchwały, która określa granice pracowania. Ja niestety mam tutaj w każdym razie 15,5 hektarów obszar opracowania. W tym obszarze duża część terenu będzie z terenami z ciągu ekologicznego zgodnie ze studium warunkowań i kierunków do gospodarowania przestrzennego. To stanowi jakieś 35% tego obszaru. Tutaj problemem jest z pewnością mimo istniejących już podziałów, które zostały zrealizowane w oparciu o wydane warunki na budowy. Problemem jest występowanie trzeciej fazy, która w jakiś sposób na dzień dzisiejszy uniemożliwia dokonania kolejnych co więcej, jest taka sytuacja, że jeszcze przed zmianą ustawy o ochronie wodnoprawnej można było uzyskać warunki zabudowy. Część osób, właścicieli uzyskało takowe warunki, natomiast dzisiaj nie ma możliwości przepisania i nie ma tak naprawdę też możliwości wydania nowych na terenie trzeciej klasy. Więc z pewnością ten pan minister uporządkuje też komunikacyjnie też teren, bo chcemy taki układ komunikacyjny stworzyć, zabezpieczyć też teren bezpośrednio w przycieku wodnym jako taki korytarz ekologiczny. Dziękuję bardzo. Jakie pytania? Tak. To jest stan, gdzie myśmy byli 2 lata temu na tej wiejskiej. Tam to pani Zemlenie, nie? To jest bezpośrednio przy ulicy Dobieskiej, pomiędzy ulicą Dobieską i Wędrową, tak? A ciekiem wodnym. Jeżeli jedziemy od strony do Piewa, to jest po lewej stronie. Panie Juliuszu, po tych zmianach teraz przepisów, jak jest trzecia klasa, to jak to wygląda? Czy na razie przepisy się jeszcze, czekamy za kolejną zmianą, która być może w październiku wejdzie. No, powróci się do tego obszaru 0,5 hektara, tak? Czyli zwarty obszar nie będzie przekraczał 0,5 hektara, to nie będzie wymagana zgoda ministra. Dzisiaj tak naprawdę wystarczy, że na działce występuje kilkanaście, kilkadziesiąt metrów trzeciej klasy, a wcześniej nie było to wyłączone w stanie ogólnym, który przestał obowiązywać. No to jest problem, bo starosta nie uzgadnia tego projektu. A powyżej 0,5 hektara zgoda ministerstwa, tak? No dzisiaj tak naprawdę cała trzecia klasa, która występuje na działce, nawet mniej niż 0,5 hektara wymaga wyłączenia. Tak, a ma wrócić ten obszar poniżej 0,5 hektara bez tak, oczywiście tam są inne takie ograniczenia, jest usparty teren zabudowy, ale poczekamy, kiedy ustawa zacznie obowiązywać. Dziękuję bardzo. Jeszcze pytania jakieś, proszę. Czyli skrajna granica tego terenu wyznacza kanał Krzyczyński, tak? Tak jak jest od północy i od... Tak. I w smoku tych terenów tam ma być zabezpieczenie ekologiczne, tak? Zgodnie ze studium. Ja chętnie bym Państwu to pokazał, jestem wreszcie. Nadal mam problem z... Jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to będzie do głosowania.
proszę o wyrażenie opinii poszczególnej komisji, komisja rolnictwa. Panie przewodniczący, proszę do opinii. Nie ma pana przewodniczącego. Nie ma pana. Nie przybyła. A kto zastępuje? Nie, nie ma, co będzie upoważnił. Nikogo nie upoważniła pani. Okej, to rolnictwo jest za. Nie, to tak. 7. Kto się wstrzymał? Jedno, to jest przeciw. Oświaty? Solek wyszedł. To jest za. Dobra. Dobra. Dobrze. Komisarz oświaty, to jest za. Sześć. Kto się wstrzymał? Sześć. 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 Budżetu? Ktoś pan z komisji budżetu jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Uchwalę na druku 47. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto je trzymał? Jeden. Nie ma. Sześć duża, a to jest w okej. Przechodzimy do naszego punktu kolejnego. Numer 138, w sprawie wspomnianego o promowaniu programu zagospodarowania przestrzeni i przyszłości Dąbrowa, Zarządu Wiedzyleśnej i Narodowej. Proszę Państwa, opracowanie tego planu miejscowego, przystąpienie do opracowania tego planu miejscowego będzie uporządkowaniem przestrzeni, która w jakiś sposób została zniszczona poprzez rezerwę planowanej linii wysokiego napięcia Lewiska Bydło Zachód. Taka rezerwacja była wyrysowana w skutkiem 2002 roku i cały czas ona się pojawiała do momentu, do roku 2010, w którym to pod naporem, myślę, też tutaj władzy gminnej, ale też mieszkańców, to dokonano rezygnacji z tego przebiegu. Natomiast my, opracowując w 2007 roku plan miejscowy, który dotyczył tego obszaru, to była Leśna i ulica Rolna, objęliśmy dwie duże działki. To była jedna działka i ta, która tutaj w ulicy Leśnej bezpośrednio sąsiaduje, druga. Nie chcieliśmy jednak w tej uchwale pokazywać tego korytarza, dlatego wówczas pojawił się taki pomysł, aby pozostawić ten teren bez planu miejscowego. Dlatego to wycięcie tak naprawdę odpowiada wczesnemu przebiegowi tej linii planowanej. Dzisiaj wiemy, że tej linii nie będzie. Właściciele wystąpili z wnioskiem, aby dokończyć ten plan miejscowy z takim założeniem, jak przyświeca w 2007 roku. Ten plan miejscowy umożliwi również stworzenie alternatywnej drogi równoległej do ulicy Rolnej, bo tu mamy dzisiaj ulicę Rolną. Natomiast opracowania planistyczne już istniejące planują na końcu, w zasadzie tego terenu tutaj gminy Rolnego, wprowadzenie kolejnej drogi do ulicy Leśnej, które też z pewnością komunikacyjnie poprawiłoby tutaj sytuację stworzenia tego planu. Hektar jakiś powierzchnia to troszkę powyżej 3 hektarów. Mamy już ułożenie dziennikarzy, bo tak, no nie mamy takich informacji, aby cokolwiek kwestię pokazał, tym bardziej, że te tereny dalej są już mocno zdominowane. I w naszym studium nie mamy dużego korytarza. Jakieś pytania? Proszę. Tak, w przyszłości prosiłbym, żeby w miarę możliwości wpisywać numery działek na te mapki, bo to jest trochę mało czytelne dla mnie, także jakby dał radę, to... Będziemy spróbować, natomiast... To, że w uchwale nie pojawiają się numery działek, to jest zdrowe, szanowni państwo, ponieważ najczęściej po uchwaleniu planu miejscowego te
numery, które są wpisane do uchwały, już są nieaktualne, bo jeżeli właściciel dokona podziału, to, to są nowe. Ale chodzi tylko o mapkę, żeby sobie umiejscowić to. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma przysługujących do głosowania w komisjach, to Komisja Rolnictwa, kto jest za? 8. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie ma. Dziękuję. Komisja Oświaty? Kto jest za? Proszę podejrzeć. 2, 4, 6, 7. Kto jest za? Komisja Budżetu? Kto jest za z Komisji Budżetu? 2, 4, 6, 7. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, druk nr 139, to jest wspomnienie o zgłoszeniu historii Osanta do szukania wspólnego terenu przy podpłotach i lasów, który jest barwą wina do Giewa. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Państwo radni, ten teren, który tutaj mamy wskazany do opracowania, to jest obszar obejmujący jakieś 8 hektarów. Ale obszar, który dzisiaj jest objęty planem miejscowym 15-letniego 2020 roku, niestety zapisy tego planu tak naprawdę nie odpowiadają dzisiejszym potrzebom, bo bardzo rozwinął się ten obszar w Starym Zborowie, ten teren, który tak naprawdę no, jest jakąś wizytówką gminy, ten teren rekreacyjny sportowy. I w związku z tym, w związku z dużym zainteresowaniem też pracowników, mieszkańców, dyrektor Dosiru myśli o dokonaniu tam pewnych zmian, wprowadzeniu może jakichś dodatkowych usług, może rozbudowie całego tego terenu, już obiektu służbowego, jakiejś gastronomii. Natomiast zapisy są naprawdę no, takie ogólne i chcieliśmy doprecyzować je, żeby one odpowiadały dzisiejszym potrzebom, ale w jakiś sposób też zabezpieczały, żeby tam nie powstało coś, no, co nie byłoby naszym zamiarem. Dlatego objęliśmy obszar opracowania zgodnie z istniejącym planem miejscowym, ale chcemy uporządkować te zapisy i wprowadzić no, takie aktualne, które są wynikiem obowiązujących przepisów. Przystań też w tej drogu, tak? Przystań jest w tym miejscu. Dziękuję. Jakieś pytania? Ja mam pytanie, czy zapewnienie ze spółki wody mają przed dostępem wody, bo tam wiem, że już są problemy i spółka wody nie wyraża z tobą. Teraz chciałbym wiedzieć, czy po prostu mają zapewnienie, czy nie. Znaczy na tym etapie nie dokonaliśmy żadnej analizy, która miałaby określić dostępność infrastruktury. Będziemy to na pewno robić dalej, na etapie już tej procedury planistycznej. Dla nas dzisiaj ważne jest po prostu podjęcie tej procedury poprzez uchwałę. Pytanie do Rzeczpospolitej, jakie jest klasa i też grupy na tym, tak? To jest teren gminny, prawda? Tutaj, to jest po sprawie. To jest plaża, tak. Natomiast jedynie teren prywatny jest ten park, który również jest tutaj. Jeszcze jakieś pytania? Nie. Jeśli nie przystępujemy do głosowania w komisjach, komisja rolnictwa, kto jest za? 7. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Oświaty? Kto jest za? Znaczy, na głośnie się. Dziękuję. Budżetu? Komisja budżetu, kto za? 7. Kolejny drogą opuszczamy drogę 140 do 141. Cały wystąpienie do prowadzenia historii oprawy do tutaj przyjemnym służbicielem na niedrogi powiatowej 2402 B i drogi ekspresowym S5 gmina Dopiero. To jest duży obszar, 134 hektary. Powiem szczerze, no cel jaki nam wyświetlał to z pewnością ograniczenie zabudowy na tym terenie. Muszę Państwu powiedzieć, że tu faktycznie w obszarze opracowania znajduje się też w studium teren, który jest wydysponowany pod zabudowę retencjonarną. Natomiast
cały czas podkreślam, mamy otwarte jeszcze studium, ono będzie wyłożone, no myślę, że jak nie w tym miesiącu, na początku października. Na tym etapie też mojego wyłożenia warto się zastanowić, czy faktycznie wszystkie fragmenty obszarów, które są wskazane pod jakąkolwiek zabudowę, no dzisiaj chcemy, tak? Czy one zostaną w kiedykolwiek skonsumowane, bo nie ukrywam, że bliskość trasy S5, bo już tutaj Państwo na tym podkładzie macie wydzielony teren drogi ekspresowej S5, on tak będzie przebiegał. Natomiast te tereny tej zabudowy rezydencjonalnej, to one znajdują się tutaj skrajnie tam. Proszę? Proszę, proszę popatrzeć, tak gdzie ten kursor, gdzie ta łapka, to ja właśnie teraz jadę z piątką. Jak ona tutaj będzie przebiegać? A Joanka jest gdzie? Joanka, nie, Joanki jest tutaj. To na podajniczym sensie ma wiedzieć, tak? To jest. Na podajniczym sensie ma wiedzieć. Tak, tutaj macie Państwo już granicę Streszewa. Tak, kawałek idzie na naszej, na naszym terenie. Ten linko to proszę? Tak. Piątka idzie teraz na naszym terenie. Tutaj idzie, tak. Tutaj idzie do, w zasadzie tej drogi powiatowej, to idzie poprzez Trzcieli i tylko na rzekę. Dalej wchodzi już teren Streszewa. Czy tam ci to można? Tak. Czy tam by to będzie zabudowa ta specjalna, czy jeszcze... Nie, nie, ja dzisiaj mówię, że my mamy 134 hektary opracowania, tak? Natomiast w tych 130 hektarach występuje jakieś 18-19 hektarów, gdzie w studium mamy tą funkcję zabudowy rezydencjonalnej, tak? Ale na tym etapie warto się zastanowić, czy no nie za blisko to jest pięć, nie? No właśnie, teraz chodzi o to, że jak będzie tam coś inne pobudowane, czy te inicjalne działki jest za co na wartości i będzie to uciążliwe dla gminy, moim zdaniem, nie? Znaczy dzisiaj tak naprawdę tam mamy dużą drogę, nie? Taka to jest studia. A dzisiejszy nie ma. A kto wywołał tą zmianę do planu? To opracowanie? Nie podjęliśmy taką decyzję, ponieważ 90 hektarów z drugiej strony już jest teraz na ukończeniu, to jest ten obszar. I tutaj też wprowadzamy jakby zakaz zabudowy poprzez wprowadzenie zapisów, które uniemożliwiają jakąkolwiek rozporządzamy w czasie produkcji. No, oczywiście wyznaczamy te tereny, które dzisiaj już są zabudowane, ale w zasadzie są pojedyncze gospodarstwa, które istnieją. No i stacja uznaczenia. Dalej chcemy prowadzić. A po tym terenie, po drugiej stronie drogi właśnie tam portu, czy nie planujemy tam jakiegoś wielkiego podsumowania? No bo tam są wtedy ujęcia wody, nie? Ujęcia wody są po drugiej stronie. Po obie stronach. Tutaj mamy wprowadzone. Po obie stronach. I tu właśnie o to chodzi, że ja tam po prostu... Najważniejsze, żeby w jakiś sposób ograniczyć odlot. Ona się nie pojawiała w dużej, znaczy przy wielkości tej trasy ekspresowej, bo to może powodować. Ale tak jak podkreślam, studium jest otwarte i macie Państwo możliwość jeszcze wprowadzenia takiego zmiany. Panie kierowniku, a ile jest pan trasy trzeci? Jeżeli chodzi o powierzchnię, to nie mam takich danych, natomiast mogę okazowo pokazać Państwu, że mniej więcej to jest ten obszar opracowania i co to jest na drogę, to jest trzecia klasa. Tak jest bardzo rozmaicony, bo jest szósta, piąta i dwanaście, aż proszę trzecie. Panie Władzie, ja zapytam, czy to jest te 205 hektarów w zeszłej kadencji, co było dyskutowane? Czy to jest piąte? Nie, bo to jest oczywiście... To było na ale to też było dyskutowane. I pan też ze względu na te działania. Były już odniknie podczas dyskusji, że co tam właściwie ma być. Była sugestia, żeby zostawić to nawet ziemię rolną, w końcu coś tam będzie. Niestety tam jakoś inaczej to ja mam pytanie, czy ci właściciele, którzy po prostu tam są te działki rezydencjonalne,
że oni wiedzą, że tam będzie S5, żeby nie było, że zaś my po prostu zgodzimy się i się okaże, że niestety, ale będzie Hamas i tak dalej, to chcieli ekrany, co jeszcze, może gmina im wybuduje ekrany. I tu trzeba też zrobić. Czy projekt S5 tak naprawdę w projekcie studium to jest od 2008 roku? Ja rozumiem, ale... Także to jest z pełną świadomością na pewno próbowali, wiedząc, że ta trasa tam sobie przebiega, bo on od tej pierwotnego przebiegu dzisiaj niewiele się zmienił, przynajmniej w tym obszarze. Tak odległe, że nie, żeby nie trzeba było budować kiedykolwiek ekranu. A przepraszam bardzo, czyli ten miejscowy plan ma jakby zabezpieczyć te tereny jako tereny rolnicze, tak? Tam wykluczamy jakąkolwiek działalność tam produkcyjną, czy... Tak. Znaczy powiem Państwu, tam gdzie dzisiaj w studium, bo to muszę podkreślić, cały czas podkreślać, że dzisiaj mamy studium, jakie mamy, tak? I ten plan miejscowy musi odpowiadać na dzień dzisiejszy ze studium, które dzisiaj obowiązuje. Ale jeżeli w trakcie opracowania studium ulegnie zmianie, a mamy takie przykłady, że ono się zmieniło, no to wówczas będziemy już ten plan miejscowy uchwalać zgodnie ze studium, które wówczas będzie obowiązywać. Więc jeżeli będzie rezygnacja z tych terenów zabudowy rezydencjonalnej, no to tak ostatecznie, finalnie ten plan miejscowy nie będzie zakładał jakiejkolwiek zabudowy. Ja ostatnio pytałem, bo właśnie dlaczego nie ma tego u nas dobry teren, a to inwestycji, tak? Na nie posiada pasem dla powraca, bo jeżeli jakakolwiek miałaby być systemy aktywizacji, no to również można byłoby z tym studium, które projektujemy, stworzyć. Ale tutaj problemem jest trochę komunikacja. Bo S11 tak naprawdę nie ma takiej swoistej drogi serwisowej wzdłuż, są jakieś tam faktycznie dojazdy, ale tu nie ma drogi, która byłaby równolegle przy tej trasie S5 i ona łączyła na przykład tą powiatową z węzłem po Narzewu. Gdyby taka była planowana, to z pewnością ten teren byłby jak najbardziej predysponowany pod aktywizację gospodarczą. Niestety na dzień dzisiejszy obawiamy się, że albo my sami będziemy musieli wybudować tą drogę, a jeżeli nie, no to będzie albo zjazd w kierunku Stęczewa, albo przez po Narzewo, przez centrum, tak naprawdę dojazd do węzła S5. Tak to wygląda. Bo ta droga, która tu jest serwisowa, ona jest w pewnym momencie przecięta. To jest droga Stężewska, o ile pamiętam. I dalej nie ma kontynuacji. Później to jest droga, która prowadzi... Tak, ona wyszła później po tej gruntowej drodze gminnej Stężew po Narzewie. Tak. Jeszcze pytania? Ale na jakim miejscu studium mamy dużo tam dużych. Tylko na tych jakichś 18 hektarach to zabudowy rezydencjonalne. Pozostałe to samo rewolucja. Tutaj też przebiegają linie wysokie napięcie, to jest 220 na Leszno. No tam na tych pozostałych rynkach warunków, że jest jakiś przewidany, to proszę, jak to nie będzie? Nie. Jeszcze... Ja Państwu pokażę, żeby nie wiedzieć, że to było osobne. No właśnie.
jakbyśmy przeanalizowali każdą z tych działek, to ona ma więcej jak 3000 metrów, czyli to my akurat nie mamy nic do tego, żeby to podzielić. Ta droga, która jest dookoła, to jest jedna działka, więc ona też ma więcej jak 3000 metrów. I taki podział został dokonany dokładnie z tych gruntów, tak, bez działka jak gminy, tak? Na terenach rolnych. Także to są różne działki. A to ewidentnie wygląda na osiedle. No, ewidentnie wygląda na osiedle, natomiast my poprzez opracowanie planu miejscowego i kierunku rolnego, który tam prowadzamy, powodujemy, że nikt z tego osiedla nie wykorzysta. Znaczy na tym osiedlu nikt nie będzie mieszkał. A na dzień dzisiejszy w studiu jest tam rola. Jest ryzyko, że jak nie przystąpimy do tego planu, to na warunkach zabudowy będzie można tam budować. A czy jest ryzyko, że jeżeli przystąpimy do tego planu, a tam przez ten podział zrobiony o odszkodowanie? Nie. Nie ma. Nie, to jest ziemia rolna. To jest ziemia rolna. Nikt na razie, ale na warunkach zabudowy będzie można budować. Tak? Czyli jak nie przyjmiemy tego planu, to istnieje ryzyko, że tu zostanie zabudowane. A dlaczego nie chcemy tego siedza? Też nie jest tajemnicą, że tu jedna z tych działek, jeden z inwestorów tam wystąpił o zabudowę działalności hodowlanej, drobiarskiej. I na jakim to jest etapie w tej chwili, bo to wiem, że... Jesteśmy przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowań. Ta decyzja jest konieczna inwestorowi do tego, aby wystąpić o warunki zabudowy. Natomiast ten plan miejscowy... Wyklucza taką możliwość, żeby takie powstawały tam obiekty, tak? Czy... To już zależy, jakie zapisy wprowadzimy. Ale na pewno w jakiś sposób dana możliwość nie wydawania decyzji, to nie będzie występowanie na wieś. Dziękuję. To jeszcze jakieś pytania? Załóżmy. Jeśli nie, to do tego głosowania w komisjach, to wyższa komisja rolnictwa. Proszę bardzo, członków Komisji Rolnictwa o przegłosowanie, kto jest za pozytywną opinią dotyczącą wyżej opisywanego obawianego planu. Proszę o przegłosowanie. Ile? 8, tak? Całej komisji. Nie, jeszcze nie, jeszcze raz przepraszam, bo ja nie chciałam wszystkich głosów, ponieważ... Jeszcze raz proszę o przegłosowanie. Jeszcze raz Komisja Rolnictwa, kto jest za? 6. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3. 6 do 3. Dziękuję. Kto jest za? Kto jest za? Proszę podnieść rękę. 1, 2, 3, 4, 7. Dziękuję. Budżetu? Komisja budżetu. Kto jest za? 7 za, kto przeciw, kto wstrzymujący? 1. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Druk nr 142, to jest pisemnie do zarządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni miejscowej się skutkowało w rejonie gminy Szczery Śląska Mianowskiego. Szanowni Państwo, zebranie tego ten temat był omawiany na Komisji Rolnictwa i Planowania Przestrzennego. No nie będę ukrywał, że uchwała jest podejmowana na wniosek też właściciela gruntu, który nabył działkę 406/22, która dzisiaj jest objęta planem miejscowym pod zabudowę mieszkaniową i dokupił do niej taką wąską działkę 8-metrową. Ponieważ plan miejscowy dzisiaj umożliwia realizację budynku, on wystąpił o pozwolenie na budowę na tym fragmencie, ale docelowo chciałby wybudować drugi budynek na części tej działki wąskiej. Natomiast wąska działka nie jest już objęta planem miejscowym. Jedynym, najlepszym możliwym w zasadzie do zaakceptowania budynku jest tworzenie planu miejscowego, który będzie obejmował zarówno działkę dzisiaj objętą, jak i tą wąską, która
planem miejscowym powinna nie mieć. Przecież nie jest to dużo ustaw, ale umożliwi realizację jakby inwestycji. Dziękuję bardzo. Pytania? Nie widzę, tak że przystępujemy do głosowania w komisjach. Komisja Rolnictwa. Proszę bardzo, o głosowanie. Kto jest za? 9 jednogłośnie. Czyli? 9. 9. Dobrze. Oświaty? To ja zapiszę podnieść rękę. 4 jednogłośnie, 7. Dziękuję bardzo. Budżetu? Komisja Budżetu. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Panie Przewodniczący, tak? Mam pytanie. W związku z tym, że są tutaj mieszkanki Sturzewa i rejon ulicy Sarnej, chciałbym udzielić głosu panom, żeby nie czekali do końca, bo to jest bardzo szybko sprawa. Proszę pana, nie jakby. Dobrze, bardzo. Proszę. Nie. Dobrze, to udzielam głosu do zdrowia. Dzień dobry Państwu, Magdalena Pałczyk, mieszkanka Skórzewa, ulica Łanowa oraz moja sąsiadka pani Hanna Cicha Stefańska, mieszkanka ulicy Starnej, z Narodnika na siebie patrzymy. Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o wywołanie planu miejscowego dla właściwie jednej działki, która możliwe jest podzielenie na dwie, ewentualnie na trzy działki. To jest taki wąski pasek, który jest na Roby, kto mieszka w Skórzewie albo wie, to jest wąski pas właściwie w bardzo nieciekawym miejscu pomiędzy litera C, pomiędzy trzema ulicami Starna i Manowa. Zwracamy się do Państwa dlatego, że od prawie roku zachodzą próby zabudowania tego terenu, który jest terenem stricte domków jednorodzinnych naszych, które powstały w ostatnich latach 12-15. Wszędzie wokoło nas jest zabudowa niska. Natomiast około roku jest próba zabudowania tej nieruchomości trzema budynkami w zabudowie bliźniaczej o wysokości 8-9 metrów, czyli klasyczne bliźniaki, no mniej więcej to, co jest w Dąbrówce. Bardzo Państwa prosimy o zrozumienie, o przejechanie się i zobaczenie tego, ponieważ po prostu to będzie wieża przy ulicy o niepełnych wymiarach, ponieważ ulica Starna ma 5 metrów szerokości, więcej się nie udało wygospodarować. I na tą uliczkę, właściwie spacerową, ma wyjeżdżać z 6 lokali, z 6 domków, pewnie po 2 samochody. Jedną decyzję o warunki zabudowy gmina już wydała. Tą decyzję w sąsiedzkim trybie zaskarżyliśmy. SKO już w sierpniu tą decyzję uchyliło, wskazując bardzo liczne uchybienia, a przede wszystkim właśnie złamanie wszelkich zasad kontynuacji funkcji, bo takich wysokich budynków nie ma, bo takiej liczby zabudowy nie ma, takiego procentu zabudowy wokół nas nie ma. Nie ma też takiej zabudowy w sensie płaski dach, 2 piętra i przyziemie takie garażowe. Wszystkie nasze domy to są typowe, klasyczne domki jednorodzinne z dachem spadzistym, użytkowym poddaszem, jest praktycznie parter i poddasze użytkowe. Ma to specyficzny charakter i bardzo Państwa prosimy o to, żebyście Państwo ten teren uregulowali planem miejscowym, ponieważ jedną decyzję uchyliliśmy, oczekuję na ponowne rozpatrzenie przez wójta gminy, natomiast już druga decyzja została złożona, wniosek o warunki zawodowe. Właściciela po prostu chce to sprzedać i do nas po prostu przyjeżdżają do domu deweloperzy i proszą, żebyśmy odstąpili od protestu. No ale jak odstąpić od protestu, jeżeli wśród domków jednorodzinnych chcę postawić po prostu 3 bardzo solidne, porządne, bardzo wielkie zabudowie, bo 170 metrów kwadratowych to jest ponad 30% zabudowy działki. W odległości zaledwie 4 metry od to, co prawo budowlane oczywiście pozwala, ale no wyobraźcie Państwo sobie, tam nie było nic, z nas, nie kupując działki, nie myślał, że będzie mieszkał wśród szeregowców czy bliźniaków w bardzo takiej gęstej zabudowie. Więc mamy wniosek, chcielibyśmy na ręce Pana Przewodniczącego ten wniosek o wywołanie planu miejscowego złożyć, abyście Państwo możliwie w najbliższym czasie się zapoznali z tym wnioskiem, przeanalizowali to do następnej komisji,
bo bardzo byśmy chcieli, żeby ta jedna, jedyna działka, która jest po prostu po środku naszego placu, placu w rozumieniu obszaru zabudowy, ona jedna ma być zabudowana domami o dachach płaskich, a my wszyscy dookoła mamy po prostu fajnie zorganizowane, już praktycznie zabudowany teren. Została jedna, jedyna działka. Więc panie przewodniczący, ja... Tam jest 0,50, tak? To jest działka 1900 m2. Ta działka, ona dokładnie tak samo odpowiada działce mojego sąsiada i moje. Ja kupiłam sąsiada połowę jego działki i my się mieścimy tam we dwoje i uważamy, że jest wcale nie za dużo miejsca, bo jest około 700 metrów zabudowy działki, a tutaj pan chce zabudować to trzema budynkami, 15 metrów szerokości frontowej, 12 metrów głębokie. Wyraźnie wniosku o warunki zabudowy już wyrysował, że to ma być bliźniak. Przyziemie takie, żeby wjechać garażem, dwa piętra wysokie. No więc klasyczny po prostu taka kostka wysoka, które pojedyncze budynki takie są na stawie, ale to są budynki z lat 70. Sąsiadka jak budowała 7 lat temu, czy 5, przepraszam, krócej, na sąsiadkę krócej. Miała takie uwarunkowania, że w ogóle nie było mowy, tylko spalcisty dach. Ja jak ją kupowałam działkę, tak samo tylko i wyłącznie spalcisty dach. Nie było żadnej szansy, żeby ten dach miał na przykład stopień, procent tam 20 stopni. Narzucono nam te warunki. W tej chwili przychodzi sobie jeden człowiek, to deweloper, i mówi on, bo teraz tutaj będzie budował ten swoim zajęciem. Nasze działki stracą na wartości. My nie chcemy tak żyć, nie chcemy tak mieszkać, bo jak przyprowadziliśmy się z Poznania, to chcieliśmy żyć w małych, średnich 600 metrów działkach, normalnych, fajnych domach. I bardzo proszę, żeby tam były dalej domy. Niech tam będą nawet trzy domy, bo będzie po 600 metrów działka, tak jak sąsiadka, jeden wjazd od ulicy Starnej, jeden od drugiej ulicy Starnej, z drugiej strony i jedno od Łanowej. I wtedy to będzie zamknięcie tego terenu, obszar skomponowany. Czy dobra nowość pana wójta też robi? Tak, zaraz wniosek. Będzie kopia dla pani też w sekretariacie, tak? Tak, tak. Proszę, nie będziemy państwu dalej przeszkadzać, ale bardzo państwa prosimy, ponieważ to już jest drugi wniosek o warunki zabudowy. Właścicielka chce za wszelką cenę, ona nie chce tu zamieszkać, ona chce po prostu sprzedać, to spieniężyć, a my będziemy tutaj dalej żyć i funkcjonować, no troszeczkę dużo, sześć mieszkań w takich trzech budynkach, o takich wielkich parametrach, no będzie to trudne, a poza tym, jeżeli nie będzie tam planu miejscowego, to te wnioski o warunki zabudowy będą się powtarzać. I to my jesteśmy wrogami, bo to my jesteśmy traktowani jako źli sąsiedzi, no ale no, zrozumcie państwo, że po prostu my chcemy tam dalej mieszkać. Tak, to na pewno to też pani do wójta i prawie do komisji rolnictwa, która po prostu zapozna się z tematem i zobaczy, po prostu przedstawi nam, jak to będzie. Dziękujemy i nie przeszkadzamy. Kolejny projekt uchwały na drugą bezpośrednią przyszłość nadania na ulicy Dziękuję bardzo.
Kolejny druk numer 144. Sprawy nadania rolnicy Ziańska we wsi Palędzie. Szanowni Państwo, już pokażę załącznik graficzny, który też macie, natomiast pojawiły się tutaj trochę inne okoliczności, bo dzisiaj rano dostaliśmy ze mnie prośbę o wprowadzenie zmiany w nazwie tej ulicy na ulicę nie ziemską, tylko przyjemną. Nie ziemska? Nie ziemską, tylko na ulicę przyjemną. Pogodna, piękna, może być bardziej porozmawiamy z nazwami, które są w boku, a docelowo myślimy, że po rozmowie też z właścicielami, którzy są zameldowani przy tym fragmencie ulicy Pięknej, że sensowne byłoby, gdybyśmy cały ten obszar nazwali tak, jak ulica Przyjemna. Tylko na dzień dzisiejszy chciałbym jeszcze prosić o wprowadzenie pewnych zmian do tej uchwały, ponieważ dzisiaj w tej uchwale nie mamy już wymienionych wszystkich działek, one stanowią jakby trzy, a mamy wpisane dwie. Ta ulica Przyjemna, ja może odczytam paragraf pierwszy, punkt pierwszy, jak powinno być. Nadaje się drodze publicznej położonej we wsi Palędzie obejmującej część działki o numer ewidencyjnym 181/6. Część działki o numerze ewidencyjnym 183/6 i działkę o numerze ewidencyjnym 178/3, nazwę Przyjemna. A do tej pory mieliśmy tylko 181/6 i 178/3. To nie było jednego fragmentu działki. Tak, to nazwa ulicy Przyjemna. Rozumiem, że zmiana tych tutaj 6 czy 7 posesji na tej ulicy Pięknej byłoby na to, znaczy nie, tak? Nie, trzy tak naprawdę, bo bezpośrednio tę posesję muszę zobaczyć ta i ta, one są skierowane na adresy z ulicy Pogodnej. Te dwa budynki. Czy tam trzeba po prostu zmienić i dowody? Tutaj dla tych, nie? Na to wtedy trzech. Na to gminę to było? Na to byśmy musieli chodzić do ulicy. Ale byłoby to myślę najbardziej rozsądne, żebyśmy mieli inną nazwę i tak, tak. To jest ten cały problem, który raz po raz jest tych takich zabijaków, że jednak trzyma się konsekwentnie jedna ulica, to jedna prosta poprzeczna, to jest jedna ulica. A z tą piękną trochę się nie będzie gryzło? Jeszcze raz, proszę. Z ulicą piękną się nie będzie gryzła ta ulica, no bo będzie z Pogodnej się wjeżdża w piękno. Nie, no to właśnie nie. Nie, to będzie przyjemne. To będzie przyjemne. Jeśli nie przystępujemy do głosowania projektu uchwały Komisja Rolnictwa. Proszę o przegłosowanie Komisja Rolnictwa, kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Oświaty? Dziękuję. Dziękuję. Budżetu, budżetu, kto jest za? Koniec wyroku na 145 zadanie dla Sybrusa Dama Miskiewicza we wsi Zakrzewa Dąbrowa. To są tereny, które stanowią własność, znaczy drogi są gminne, część działek tam jeszcze też są własnością gminy. Natomiast wniosek złożył właściciel firmy, która realizuje tam dobudowę szeregową, bo też już pomału będę myślał, aby tam mogli ludzie się meldować. Droga jest to droga bezpośrednio łącząca się z ulicą Zachodnią, prostopadle z ulicą Zachodnią i mówimy teraz o ulicy Adama Mickiewicza, tak? Adama Mickiewicza. Więc przebieg jest tutaj przedstawiony zgodnie z założeniem graficznym. I są już propozycje też, żeby nadać nazwy poszczególnym tym odnomom od tej
Adama Mickiewicza. Też w porządku obrad jest kolejna ulica Człowieka Sienkiewicza. I to jest właśnie ta, przy której ten budynek szeregowy zostaje zrealizowany. Oczywiście wszystkie inne rady. Jednocześnie proszę Państwa spojrzeć na ten numer 167 poprawka na czy jakieś pytania? Nie, ja mam takie pytanie, panie Remigiuszu, czy dla porządku nie lepiej byłoby najpierw wydzielać numer działki, a później ulicę, bo to tak jest później trochę pocięte, nie? Ale nie rozumiem. No, żeby najpierw wydzielić numer działki konkretny na danej ulicy, a nie tak, że jest dana działka. No nie, nie mamy. Bo mamy 435 przez 7 i ona się jakby później skręca w prawo, nie? Takie odnogi są. Czy nie lepiej najpierw podzielić tego, a później zrobić ulicy? Czy to mnie wprowadziłoby porządku? Byłaby konkretna działka i konkretna ulica, a nie jakieś odnogi, nie? Znaczy, rozumiem, no, się? No tak, ale tu akurat mamy dosyć długi odcinek, 80 metrów. I przy tym odcinku będziemy mieli nową nazwę, tak? Inną nazwę niż ta główna, tak? Bo ta będzie ulicą Adama Mickiewicza, a ta jest planowana jako ulica Sienkiewicza. A ta w drugą stronę? A prawo? Ta jeszcze nazwy nie ma. No ale to rozumiem, że też nie ma. No, to będzie inna nazwa. To będzie inna nazwa. Na pewno próbna, ale też tego tak. Tak, no musi być to albo jakieś osiedle projektu, no tak, czy pisarze tego można. Ale na to się mamy wniosek, który jest. Ale proszę uspokoić. Dzisiaj mamy wniosek, który dotyczy tych dwóch ulic, tych dwóch działek. Dlatego nadajemy nazwy właśnie takie. Miskiewicza i panie Mariusz, tutaj patrzę na tą mapę, czy tutaj nie ma przekładania wody. Czy to jest część działu 186 przez 115 czy przez 105? 186 przez 105. Na dole. 105. To tutaj to jest 105 czy 115? 105. To jest w tekście napisane 115. Nie, 115. Zaraz to zobaczę, momencie. Proszę o przegłosowanie, kto jest za? Komisja Rolnictwa.
Mickiewicz to tak. Siebie jedno łącznie. To jest za, proszę pobierzyć. Jedno łącznie się nazywa. Dziękuję. To jest za. Druk 147, a nie to się nie wiedział, to rzeko literowiska. No halo. Ulica Figowa 1239, bo nie mogę jej na mapie znaleźć. 1239, bo Figowa jest na 1238, nie? To też proszę się o zweryfikowanie do sesji. A nie w tekście, a wiadomo wyjaśnię, tylko tu taki, na którym się te numery po prostu transkopiowały. Ja to wyjaśnię do sesji. Okej, jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, proszę o przegłosowanie. Komisja Rolnictwa. Proszę o przegłosowanie co do Komisji Rolnictwa, to jest za. Jednogłośnie. Oświaty? Komisja Oświaty, to się to jest za. 7 jednogłośnie. Komisja Budżetu? Komisja Budżetu, to jest za. 7 jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny druk numer 148, to jest na ulicy Terenowa we wsi Borowo. Proszę bardzo. To jest taki trochę trudny temat, ale naprawdę ta ilość działek, które połączone się są z tą drogą, wydało mi się najbardziej sensowne, aby jednak nie wprowadzić do dodatkowych nas, tylko odpowiednio przedstawić to z numeracji poszczególnych posesji. A cały ten dział stanowiąc, że jedną drogę, którą bardzo nagrać właśnie tak, jak proponujemy ulica Terenowa. To jest tak naprawdę wniosek właścicieli. Panie Remigiuszu, ale gwiazdy będą dwa, tak? No docelowo jak ta droga będzie tutaj uruchomiona, to będzie można wjeżdżać też tutaj. Bo tu z tej strony mamy jakiś teren do posesji i nie ma możliwości wjazdu. Dzisiaj jest od Wyślarskiej i taką wolną drogą tej strony. Na tym odcinku, że tak powiem, wystarczająco, to do góry nie da się zabudować. Na razie jest odjęty. A tamte rozmawiały odnośnikiem do tej poprzedniej, czy do tej? To będą nadane nazwy i to będzie pewnie kolejne historie. Będą parzyste, później nie parzyste. Nie wiadomo, czy te zabudowania będą się odnosić frontami tutaj do tego, czy do tego? Jeśli do tego, to będziemy się dobrą i do tego, to jeśli do tego, to ja według Państwa opinii.
co to w tym takim układzie. No bo ta działka tak naprawdę ma możliwość jeszcze w przyszłości jedna ulica czy dwie? Tak naprawdę byśmy mieli ten budynek też, czy ta działka może być odsunięta z tej, a w przyszłości stanu. Panie Remigiuszu, mamy ulicę Wioślarską. Tak. A tutaj jest jeszcze taka żółta ulica, jaka to jest nazwa tej ulicy? Tam może się zaczyna ulica Lotnicza. Lotnicza, tak? I to jest krzyżówka, rozumiem, tak? Z tą naszą ulicą, którą chcemy nadać, tak? A to nie jest wjazd. To jest takie przedłużenie ulicy. Jest. Kogo? No, to jest droga do Zborowa i Alei. To znaczy, o co mi chodzi? Dlaczego to nie jest jakby, nie jest ta sama nazwa ulicy? To nie ma nazwy. A ta nie ma nazwy. Chodzi o tą drogę asfaltową. No, to no, to tak naprawdę udzielają aleja. To jest dla uzupełnienia, jak ktoś nie wie, to jest tutaj faktycznie ta droga, co leci z Piałkowa, to jest tutaj za góry. Natomiast ta ulica to powstaje na tym terenie, gdzie spają te stare spodowy, które są obecnie rozdzielane. Tutaj na rowę jest tutaj, no, to jest ten krzyż taki i tutaj jest po prostu, a tutaj to jest ten park, chyba tutaj jest to żółta. Tak, to jest ten teren, co się mówi, Jedną ulicą, drugą. Tak jak widzę, rozchodzą na dwie strony.
strony. No, tak, ja rozumiem Państwa, to fajnie było przyjąć, bo ja powiem, że duży problem jest po prostu już z tymi nazwami. Czasami się dziwicie Państwo, czemu one nie korespondują, czemu są takie dziwne. Bo po prostu tyle jest w terenie gminy, a dążymy do tego, żeby one się nie powtarzały i w poszczególnych miejscowościach, tak? To wyjątkiem jeszcze czasami stanowi miejscowość Zakrzewo, bo Skórzewo, bo tam jest inny kod, no to jeszcze może wytłumaczyć, ale tak to dużo pomyłek jest przez to, że mamy jedną pocztę do Biebie, czasem na ulicy Leśnej w Dąbrowie powinno być zostać dostarczone, a jest dostarczane na Leśce w Biebie. Tu jest problem, żeby wymyślać nazwę. Bo wizualnie w takiej rzeczy to nie będzie się nie ale oni wiedzą, że tam wolna jest powietrza, a jest tak, że się zaparamy w doświadczenie. Znaczy ja jestem też takiego zdania, że to będą być dwie obszarze dlatego to nie będą wizualnie. Ja nie mam żadnej gwarancji, że tego kurka na wystawce. Proszę o spokój, kurwa. Czy ta ulica na przykład zielona, tak jak ona była na tych kiedyś, jeszcze dalej, bo może też nie będzie środki. Nie wiadomo co. Nie. Głosowanie jest dobrze, prowadzone reszta na sesji. Lecimy kolejny druk. Swoje nadanie, druk numer 149, które nadaje na ulicy Kukucza wsi Gołowskich. Zrealizuje budowę budynku z pomocą partii i przekazuje
może to jako pomysł, że to tutaj na rzecz powiat. Realizacja zadania planuje się do roku 2017, a w silności 2016. Ok, dziękuję. Pytania? Ja ostatnio prosiłem, jeśli dobrze pamiętam, no to żeby... Ja prosiłem ostatnio o tę uchwałę, przeglądaliśmy o to, żeby poprawka była tutaj, której nie naniesiono. Zakładam, że to system będzie. Chodzi tylko o to, żeby po prostu w artykule pierwszym, punkt pierwszy, było napisane, że chodzi o budowę chodnika przy ulicy Kłodniego, przy ulicy Północnej, ta poprawka nie wiem dlaczego nie pojawiła się na 40 wzorem, ale tydzień temu już to monitorowałem, zakładam, że to będzie poprawione w tekście. To jest przy ulicy Bukowskiej w Dopiewie. Poprzedniej uchwały. Tak. Jakie to będą koszty związane z tą budową chodnika? Bo tutaj nie znalazłem zmianki. Znaczy na razie, że tak powiem, to na etapie projektu. Projekt jest finansowany, z tego co pamiętam, ze środków sołeckich. Ma być i to jest jakby pierwszy etap. Przejęcie zadania od powiatu, projekt na pewno mówię, będzie sfinansowany ze środków sołeckich. Jak będzie projekt, to będziemy na podstawie tej dokumentacji mogli powiedzieć, jaki to będzie dokładnie koszt, przynajmniej ktoś na osobę zbliżony sposób. No ale to też będzie mu wtedy odpowiedzieć, bo tu już zakłada budowę tego chodnika, nie znamy kosztów. No. Bo tu zakładamy i że opracujemy dokumentację i budowę chodnika i bieżące utrzymanie, czyli kompleksowo wszystko naraz przyjmujemy, a nie wiemy, ile to będzie kosztować. Przyjmujemy zadanie, natomiast... Bo to jest należy do mienia powiatu i dlatego od niego przyjmujemy, żebyśmy mogli w ogóle rozpocząć tutaj pracę projektową. Dlatego gdyby tutaj jest ta zgoda o wyrażenie pomocy. Teraz pytanie, czy inaczej powiedział, czy jest to zapisane do zupełnie jeszcze nie. Ona jak będzie zgoda, to ona wówczas wtedy będzie wpisana i to będzie na rok 2016, że będziemy mogli założyć umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. To będzie, po prostu teraz mamy na budowę dróg, ale mamy na swoje drogi. W rozdziale 616, a żeby realizować to zadanie, musimy to zrealizować w drogach. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania?
Ruch 153. 153. To Maria? Czy to Państwa? Ja. Zaplanować dotacje na mecze konserwatorskie i wystawy polskiej, żeby była taka możliwość, żeby zgoda rady. I rada, jakby musiał określić zasady udzielania dotacji na mecze konserwatorskie i wystawy polskie do osób budowanych przez zabytek. Jeśli chodzi tutaj o podmioty, które będą mogły się ubiegać, to muszą zabytek musi być na obszarze terenie Żopiego. I musi być wpisany do rejestru zabytków. I podmiot, który składa wniosek, jakby musi mieć prawo do tego zabytku. Zadania, które mogą być realizowane, które nakłady, to jest, to wymienię mniej więcej tutaj, sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzanie badań konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskich, wykonanie projektu budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia konstrukcji wnętrz, zabezpieczenie, zachowanie, utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładki architektonicznych, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic okiennych, modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalnie wykonane z drewna części składowe, wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej, zakup i montaż instalacji przeciwdłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej, a także zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac w danym obiekcie zabytkowym. Tego się pijemy, mamy pisanie zabytków do rejestru na ten razie. Zabytków ile wszystkich? No tak, które tutaj też spełniamy. Powiem szczerze, że tutaj orientowałam się i w zakresie 3, jak gdyby zlokalizowałam, bo głównie ubiegałam się, że to było też tak. Kościół, nie? To jest tutaj Zakrzewie, po Narzewiem. To jest ujawne mieszkanie, bo jeśli nie jest to... Czy to chodzi tylko o pałac, tylko na rzekę, czy to chodzi o kościoły, czy chodzi jeszcze o jakieś domy, czy coś takiego? Pałace? Pałace? Się tutaj do interpretacji etapu. No to kiedyś tam mieliśmy informację, że właściwie to nie ma tylko twierdzę, czyli za te pierwsze domy, czy drugi dzień. To wszystkie stare wydarzenie były wpisane, więc chcę po prostu... Dobrze, bo one muszą być wpisane do rejestru zabytków, muszą być wpisane z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków, bo my mamy też takie zabytki, gdzie mamy... Ja proponuję odejście od tej uchwały do czasu otrzymania konkretnej listy budynków. Proszę Państwa, jeśli mógłbym się tylko włączyć w tę dyskusję, czy ta uchwała umożliwia nam po prostu ewentualne udzielenie dotacji, to nie oznacza, że udziela jakiś obowiązek. Ale właśnie Panie Wójcie, bo chciałem pytanie zadać, bo teraz analizuję tutaj ten projekt uchwały, gdzie nie ma takiego punktu, który mówi, że Rada Gminy na wniosek wójta może odmówić udzielenia takiej dotacji. Aha, w tym sensie. Ale to tutaj, jak gdyby one są składane do wójta i wójt jakby wnioski o wójt dotację przyznaje Rada Gminy tak. I tak dalej, i tak dalej. Ale wójt opiniuje na ten moment i przekazuje już zaopiniowane, no, gdzie proponuje, żeby udzielić na przykład, a gdzie nie widzi podstaw, nie? Paragraf 3. Tak, paragraf 3.
Bo dotacje, które przyznaje rada, to już potem idzie dodatkową uchwałą, w której określa się, że dotacje przyznaje się na przykład temu podmiotowi w takiej wysokości, temu podmiotowi w takiej wysokości. Poza tym to zawsze to robicie jakieś finansowe budżecie, musi być to zapisywane i tak dalej. Także jeśli chodzi panu o to, że wójt jak gdyby samodzielnie będzie podejmował, nie, bo tam jest jedna z nas, że wójt nie, tylko on to zapomniewane w Krajowej Radzie Gminy. Tylko pytanie jest takie, no. Po pierwsze, nie znamy zakresu ilości tych obiektów, które są objęte pracami konserwatorskimi. Dwa, nie wiemy, jakie kwoty mamy zabezpieczyć w budżecie na ten cel. A trzy, nie znamy zasad przydzielania, bo niejako wójt opiniuje, czy udzielimy tej dotacji, czy nie udzielimy dotacji, przekazuje to Radzie Gminy, według tego projektu przekazuje Radzie Gminy do zaopiniowania. Przekazuje komisją. Rada Gminy, jak gdyby komisją, już tutaj podejmuje. Tak, ale komisja to samo co Rady Gminy, z komisją. To musi być potem na Radzie Gminy przegłosowane przez całą Radę. Nie, nie. To jak gdyby przekazuje, że to do zaopiniowania. Może komisja wydać negatywację, a potem tak się da. A jak gdyby jest dodatkowa, oprócz tego, jak jest dodatkowa uchwała, gdzie się zmienia w tej uchwale i w tej uchwale, jak gdyby Rada podejmuje decyzję, że udziela tej dotacji, dlaczego podmiotu tej dotacji, dlaczego ty teoretycznie masz wpływ na to, jaka kwota będzie ujęta w budżecie naszą, ale to nie zmienia faktu, że to nie, się zmienia, można po prostu zwiększyć, nie zwiększyć. Jeszcze raz. Tak, paragraf trzeci, punkt trzeci określa, że dane komisje opiniują, tak? Dany wniosek, a paragraf czwarty mówi o tym, że cała Rada Gminy jest dodatkowa uchwała. Tak, podejmuje uchwałę. Tak, tak. Gdzie są określone właśnie, że musi być nazwa podmiotu, tak? Pracę i roboty, kwota dotacji maksymalny procent. Ale paragraf czwartym, punkt drugi, przyznawanych dotacji, Rada Gminy uwzględnia kwotę zaplanowaną na Radzie Gminy. Chodzi o to, że mając wiedzę o tym, ile mamy takich elementów, powiedzmy sobie, czy budynków, no tam nazywając to jak wszystko budynkami, na terenie gminy, nie wiemy jaką mamy kwotę zaplanować, no chyba, że pani ma taką wiedzę, ile pani ma przeznaczyć, powiedzmy 100 tysięcy, czy milion złotych. Wiedzy takiej nie ma, założenie było takie, że na przykład planujemy wspomóc te podmioty, które posiadają zabytki, na ten cel określamy 50, załóżmy tysięcy złotych. I składają jednostki wnioski i wtedy rozpatrujemy w ramach tego, ile mamy, czy w ramach tych 50 tysięcy, tak? Do 50% wartości? Tak, do 50. Proszę znaleźć. Może być jeszcze do 90, tutaj jest podany przypadek beneficjent, tak? Bo nie może przekraczać 90. Czyli rozumując tutaj ten punkt, to inaczej, tak powiem, w bieżącym roku zbieramy te wnioski do końca tego października. Przykładowo, tak jak mówię. I dopiero tylko i wyłącznie na te wnioski, które spłynęły w danym roku, na przyszły rok będzie dotacja. Jeżeli się coś nowego pojawi, to nie ma szansy, żeby to weszło. Nie. Może jest tutaj zapis, że w przypadku, gdy jest to stanu zagrożenia, no to wtedy na przykład, jeżeli była jakaś taka sytuacja, chcielibyśmy przeznaczyć, no to wtedy zwiększać. Ja bym powiedział tak, panie skarbnik, jeżeli zaplanujemy sobie, rzucam, umownie 50 tysięcy złotych na ten cel, to wnioski składane są jakby równocześnie później, bo my mamy na to pieniądze, prawda? I wtedy możemy po prostu te pieniądze podzielić, te 50 tysięcy dopiero na te złożone wnioski. My w budżecie, to co mówił tutaj kolega Piotr, planujemy sobie jakieś pieniądze na te prace konserwatorskie. A nie na bazie wniosków, które wpłynęły. Tak. Chcemy jak gdyby wspomóc. Dać po prostu, panie przewodniczący, powiem, wspomóc po prostu te fundacje, na przykład ja na przykład nie zaszyfrowany, bo skoro jest właściciel w Anglii, on teraz odzyska swój tam zameczek, pałacyk, i wniesie na przykład tutaj do nas jakieś środki, to my musimy mu pomóc. Nie musimy. Nie musimy. Ale takie sytuacje będą. No, bez wątpienia. Poprzez
ten pan, który jest tam właścicielem w Bielsko-Bicach, może się zadziałać. I wszyscy. No to pani radny później i tak zgodnie tam z artykułem, z paragrafem czwartym, przepraszam, z paragrafem czwartym, i tak na to jeszcze później w roku musi być uchwała. Także rada gminy może nie wyrazić zgody na to, żeby ktoś taki na przykład pałac wyremontował sobie. Tak? Ale każdy wniosek będzie... Proszę Państwa, przepraszam. My bez tego projektu uchwały dzisiaj, a dalej bez tej uchwały nie możemy zbierać w ogóle wniosku, bo nie będziemy mogli zaplanować w budżecie jakkolwiek pieniędzy. Nie ma podstaw zbierania wniosku. Natomiast ja się zgadzam, jeszcze ostatnie jeśli ktoś na przykład nie wie dokładnie, ile obiektów są opisane w rejestrze, nie ma konkretnie znaczenia w tym. No jak to może być, że nie ma? To jest 5 czy 10, nie ma znaczenia, tak? A po co nam to potrzebne? No. Natomiast zgadzam się, że taki spis tych zabytków, że tak powinniśmy mieć, przygotujemy i dostarczymy. Tak, to robić. No, jeśli pan jeszcze pan wójt musi to mieć przygotowane, że w momencie, kiedy będzie występował do rady o to. No to złożą pytanie do czyli musi on spełnić te wszystkie warunki, czy musi być na obszarze gminy, musi być pisane do rejestru, musi być prawo do tej danej nieruchomości, żeby można było... Ale stoi ołtarz w kościele, no to on jest jakby integralną częścią kościoła, choć no, można go zamontować, i, ale już na przykład z obrazem jest bardziej płynna sytuacja, a z jakąś na przykład ścielnicą czy czymś takim, nie wiem, czy ja... Też można na to, czy potem dochodzimy do kielika, jak ten kościół się zamontować, różnie dobrze. Oni już dostają. Kurwa, dostaję. Czerwone, ja mam jeszcze jedno pytanie. Proszę mi powiedzieć, jakieś nowe, jakieś przepisy się zmieniły, że czy to jest obligat jakiś do uzdrowienia takiej uchwały? To tak szczerze powiem, 25 lat samorządności, 25 lat tego nie było i nagle pojawia się... Nikt przed 25 lat, przepraszam, że odpowiadam za panią starą, ale wejdę słowo. I nikt przez 25 lat nie zauważył, że po prostu są na terenie gminy naszej budynki, które podlegają pod konserwatora i gmina nie pomaga i tak dalej. Więc ja zostawiam koszty. Ale na pewno są inne jakieś... Nie mówimy o kościele, czy nie mówimy o szkole jakiejś zapuszczonej, czy tak, bo są szkoły też konserwatorne i tak dalej. Pytanie jest tylko, czy jest jakiś obligat, czy coś się zmieniło w przepisach, które nas skłaniają do podjęcia takiej uchwały. Obligo jest, jeżeli chcemy udzielić takowych dotacji, ująć je w budżecie, to jest obligo, to że musimy podjąć... Ale Proszę o spokój. Komisja czasowo dlatego, że wniosek do 6 października, natomiast to musi być ogłoszone w dzienniku urzędowym 14 dni po ogłoszeniu, a wiadomo, że ten dziennik nie będzie ogłoszony tak po. Czyli można okazać, że to będzie szybko dopiero w listopadzie, natomiast te wskazania jest do 6 października. Ale wnioski są złożone na przykład do 30 października, a to jest jak sobie zależy, my planujemy w budżecie. No, ale możemy ogłosić uchwałę 50 ogłoszenia w tym? Wnioski? Jeżeli jest uchwała jak gdyby tutaj w zakresie zasad udzielania dotacji, to jak wtedy mamy zgodę na to, no, jest jakby delegacja, że tak, delegacja, że może też to zabezpieczyć budżetu. Tak, bo ona wejdzie w życie dopiero 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku, a ogłoszony będzie na pewno w listopadzie. Prawdopodobnie, nie? Jest ten konflikt czasowy.
Ale nie planowany 28 września. Tak. Jak będzie ogłoszony w dzienniku w terminie 14 dni, to ja zdążę płacić. No, ale ten dziennik też nie jest codziennie wydawany, więc on może być wydany, nie wiem, no, 5 października, ale będzie 20, będzie w dzień korzystny w listopadzie, czyli teoretycznie... Można by tutaj zrobić, że to określimy na przykład tylko na rok, tam za 15. Chodzi o to, że ktoś będzie składał ten wniosek, kiedy jeszcze ta uchwała będzie miała mocę, nie? No to wniosek, ten wniosek nie będzie rozpatrzony. Ja no, a jak nic się nie wniesie w terminie do 30 października? Bo będzie ogłoszenie w dzienniku, tak, że wejdzie w życie 1 listopada. Czy teoretycznie jakby z góry traktujemy, że nic się nie wniesie w terminie? To może tak jest mało prawdopodobne zbiegu okoliczności zgodę się. Znaczy nie jest taka zgoda. Jest ona mało prawdopodobna, że się ustawa raczej. No musiałby do 15 się ustalać. Tak, to jest ten wniosek złożony przed prawdopodobnym. Że będą składać do rozumiem. Nie, nie. Tak, pytanie jakieś? Są jeszcze jakieś pytania? A w tej uchwale brakuje mi takiego jednego zapisu, bo że ten zabytek jest udostępniany publicznie. Bo jeżeli to jest na przykład tak, jak mamy sytuację, ktoś kupuje pałac, remontuje go, zamyka. No i teraz my udzielamy mu dotacji. Praktycznie na jego prywatny dom. To nie udzielamy. No właśnie. To jest ograniczenie, że tak powiem... Ograniczamy wtedy udzielenie tej pomocy dla tych, które są... Czy niedobrze by było zapisać to w tej uchwale, żeby była jakaś podstawa do odmowy udzielania tej dotacji? Myślę, że byłoby to naruszenie tutaj, bo określamy, że zachowujemy. Bo mówi się ogólnie o zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Nieużytkowanych na cele, które są udostępniane publicznym. My możemy nie udzielić po prostu. Tak. Możemy, tylko chodzi o to, żeby to później odpowiednio uargumentować, że my nie udzielamy, ponieważ to i tamto. Jeżeli to nie jest zapisane w uchwale, to się może być sytuacja, że nie mamy podstaw do nieudzielania. To jest taka sprzeczność, bo z jednej strony nawet ktoś prywatnymi siłami próbuje ten zabytek odprowadzić do lepszego stanu, to jest to w tym momencie akceptowane. Potem rzeczywiście, jeżeli się uprze, że nie udostępnia, to jakby sam sobie zaprzeczy wcześniejszym działaniom. Ale to nie wiem, jak to prawie. No ale ktoś może mieć domy zabytkowe kasetowe na suficie 19-wieczny na przykład, nie? Mieszkanie prywatne. Jeśli to będzie wpisane, to wiadomo, że nie może zrobić remontu nic bez zgody konserwatora, bo może dostać zgodę i co, bo musi to mieszkanie śledzać i zaglądać, jak mało te kasy tam jest zagrożone. No tak, no, czyli nie można ograniczać tutaj, wiesz, moim zdaniem. To jest coś, co nie wiem. Możemy w takim przypadku nie udzielić. No, jeżeli to jest jakby, mamy w każdym momencie prawo odmowy, no to jest tak. No dobra, a jeżeli będzie taki precedens, że Kowalskiemu na kasetony damy, a Nowakowi nie, to co? No powiem, że zapisał w przyszłym roku, bo się zdaje, że nie. Proszę Państwa, to tak naprawdę ostatecznie i tak... Jakieś prawa podejmuje decyzję, no i to nigdy nie będziemy w stanie tego, sytuacje są na tyle zmienne, że nie wiem, czy jest sens, poza tym tak nie bardzo możemy podmiotowo doprecyzowywać, czy jest sens doprecyzowywania tego, jak po prostu to jest decyzja rady ostatecznie, co w danej kwocie, w danym budżecie, który przyjmiemy, jakie zadania w tym zakresie zostaną zrealizowane. No i tyle, po prostu. To nie możemy tego ograniczać od korzyści, którą składający wniosek jakiś uzyskał, tylko mając na uwadze po prostu bez... Warto zadać. Bez jakichś tam postawionych, że to nie.
Jeszcze jakieś pytania? Czy może zapłatać? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania, wyjaśnienia opinii na temat propozycji uchwały artykułu nr 153. Komisja Rolnictwa, proszę bardzo. Proszę o przegłosowanie za pozytywną opinię omawianej uchwały. Pięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy. Kto jest za, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy osoby się wstrzymały, cztery były za. Dziękuję. Budżetu? Komisja budżetu. Kto jest za? Proszę podnieść. Sześć za, jedna. Wstrzymujący się? Przeciw. Kto jest przeciw? Kto jest? Kto się wstrzymał? Proszę bardzo. Chciałem wierzyć za jednym zadaniem. Tutaj nie molestujemy o 5 minut przerwy, tak? To proszę 5 minut przerwy. No proszę się na bardzo nie rozchodzić. No wszystko po sobie tak nie trzeba. No wszyscy patrzą na tą swoją bułę i wszyscy są głodni. Nie,
Nie liczysz za całe 1700 mieszkańców, tylko za 699. No ja to 27, co nie, bo 1700, tylko 899. Bo masz napisane, że 30 tysięcy złotych plus 25 godzin od 1001 mieszkańca. 1001, no jak masz 1800, to jest od 799. No. Ja zrozumiałem, że masz 600. No to wiem. Ułe, prawda, świetne, jak było to było w robach. Ile? 50. Do widzenia, do wiosnania, Mariusz Skuca. Ale jeśli chodzi o
Środki
w danym roku dotyczące danego sołectwa. One są do dyspozycji na rok następny. Czyli Państwo tutaj podawali piętro, że będzie uzasadnienie wraz z wnioskiem niewykorzystania tych środków i przeniesienia je na przykład na rok następny. Przyczyn, dlaczego te środki nie zostały wykorzystane, bo jeśli planujemy, to powinny te środki być wykonane. Z jakichkolwiek tam przyczyn nie zostaną, wtedy wniosek i przeniesienie. Tylko, że tak szczegółowo nie można tutaj mówić o jakichś konkretnych kwotach, bo często dopiero przy realizacji jakiejś zadania wiemy, ile będzie kosztować. To jest na jakiś szacunek. Co wtedy, jeżeli nie wstrzymy tą kwotę? No wtedy są zmiany też. Są kroki, zgadza się? To zmieniamy między poszczególnymi. Tak jak zmienić jakieś zadania, tak samo. Tak, tak. Tylko jak to chodzi o sam przyjęcie do projektu. Ale przy większej inwestycji pańskiej jest problem faktycznie, bo przecież urząd ma problem ten na ulicy, żeby oszacować mniej więcej ile to kosztuje. A my tak po prostu można powiedzieć szacujemy, ale to tak. Do końca nie mamy pewności. Czy pojedziecie na szkole? Tak, to ONZ. Jeśli chodzi tutaj jeszcze jest jedna kwestia, zmiany w budżecie dotyczące planowanych środków sołectwa. Są one zaopiniowane przez Radę Sołecką wniosek sołtysa i wnioski w sprawie zmian zadań mogą być składane do 31 października. To jest jak gdyby ten termin ostateczny, wtedy to będzie na tej sesji listopadowej, że już wiemy, że jaka też wielkość tych środków nie zostanie. Ale te, które mamy do końca roku, no dane możemy jeszcze zrealizować. Tak, te, które Państwo macie zaplanowane, tak. Jeszcze tutaj tak. Znaczy ja teraz nie wiem, czy tak humorystycznie, czy nie, ale według mnie naruszenie konstytucyjnej różności wszystkich obywateli, dlatego że wynik tego, że mieszkanie w Popiela jeden jest dwa razy więcej niż jeden mieszkaniec z Kurzewa. 10 zł z Kurzewa kosztuje mieszkanie, a w Popiele 20. To nie chodzi o to. Ale nie, bo 15 15 to dobrze, to w Palędziu no jest pan 20 zł, no. A jeśli później jeszcze dalej, to Joanka to ma do... Ja zapraszam do Ja wiem, że pan sołtys ze Skórzywa tak czy inaczej ma kłopoty wydatkować te pieniądze. Nie, nie. Nie mam kłopoty, ja jeszcze mam minusy. On ma całkowite kasetowe, bo on zostanie na pracy. Minusów nie powinno być. Nie, nie, nie. Ale nam zawsze brakuje. Chwila, musi minus. Czego sprawujecie? Co z tego sprawujecie? Przezwolimy na plusy. Zawsze liśnią. Na górkę, ja mam górkę. Dobrze, jeszcze jakieś pytania oprócz tej nierówności społecznej? Pani Agnieszka, proszę. Czy jest tutaj napisane jakiekolwiek obligo, że sołtysi muszą się konsultować z Radą Sołecką albo z zebraniem miejskim w sprawie podziału środków? Ale mają wolność podejmowania decyzji. Ale ze statutu też wynika, że to jest podejmowane też na zebranie miejskim. Czyli tutaj uchwała to nie musi być podjęte. Wystarczy tutaj obowiązujący jest statut. No bo stanowi statut, ale też jest, że przedkłada sołtys, biorąc pod uwagę postulaty wyrażone na zebraniu miejskim. No to nie jest oraz opinie Rady Sołeckiej. Czy Rada Sołecka może zgłosić 9 projektów, a mieszkańcy jeden? Nie? Albo nie tak wielkie, że się nie udało mogę zmieścić w tę grupę. No ale to co było ostatnio? Czy... Jeszcze jakieś pytania? No oprócz. Jeśli nie ma, proszę o przegłosowanie w poprzednim komisarzu. Tak, proszę bardzo, przepraszam. No jest pewnie to rozliczenie, tak mniej więcej, powiedzmy sobie, ta tabelka, to obliczanie tych środków sołeckich jest obliczone i jest jakoś tak, no, nie bardzo może spójne z tym, co w tej chwili dostajemy na sołectwa, albo inaczej jest to niżej niż dostajemy w tej chwili na sołectwa. Ale nie w każdym przypadku. No ja wiem, że nie w każdym przypadku. Wy akurat dostaniecie więcej, najmniej, najbardziej postulowani jesteśmy my. My dostaniemy mniej, my akurat dostaniemy mniej, tak, dostaniemy mniej. I ja myślę, że najwięcej w naszej gminie jest takich sołectw,
od 1000 do 2000 mieszkańców. Nie ma, nie ma. No ja. To jest chyba to piwie tylko palenie, gdzie jest. Nie, no, nie ma tam swojego. Zakrzewo, Dąbrowa, Wieckowice, Pomarzewo, Palenie, to jest na 11. No to już jest słowa, nie? I te, ja patrzę na przykładzie Dąbrowy. Patrzę na przykład Dąbrowy. Dąbrowa na przykład pytanie tam 2 albo 3 tysiące chyba mniej, nie? No. A coraz więcej urząd wymaga, żebyśmy po prostu z sołeckich pieniędzy, że tak powiem, finansowali, inwestowali w infrastrukturę miejską. W związku z tym tak, ja mam taki, no nie wiem, może nie pomysł, ale taki wniosek, żeby tą kwotę bazową tych 30 tysięcy podnieść trochę do góry dla tych właśnie w tym przedziale. Bo tu mamy prawie połowę sołec w gminie. To wszystkie wydatki, które są planowane, no to są z budżetu gminy, czyli jak gdyby ich państwa, państwo chcecie i my chcemy jak gdyby realizować zadania wspólne, które dotyczą tej gminy, tak? Tak, ale czy to, jak robiliśmy teraz plac zarobków, to musieliśmy też zainwestować z własnych środków, no bo że tak powiem, no gmina nam tego nie dała, nie? Czy łącze energetyczne to jest dobry pomysł, tutaj dobre obliczenie, bo przecież masz mniej ulic, mniej lamp, mniej wszystkiego. No właśnie, mniej lamp. Ale pracę ma każdy. Mniej lamp ma, a czy to trzeba je założyć, nie? Tak. No, ale mniej masz. Mniej, bo my jesteśmy na naszym końcu, więc musimy tam no, inwestować. Nie ma rzeki. Nie ma rzeki. Jest jeszcze jedno stronie, o którego w ogóle nie mówiłem. Ja byśmy przeliczyli 4 Ze tamtą żołnierz liczy czarność, wiesz dużo na górkę. Zdrowe technologie, jak nie wiem, Dąbrowy, także... Państwa, cieszmy się, że mamy w ogóle trzecią latę i pochudę przed nami, więc cieszmy się, że w ogóle jest są takie środki odrębniane, bo mnie dobrze mogło być to znacznie mniej. Trzeba by to informację... Zaakceptujcie, bo Wójt przyszedł i obniżył. No, za chwilę się potem tam będzie, bo tam będzie oddać za drogę i nie będzie na tych środkach. Także, jeśli nie ma pytań, proszę o przegłosowanie. Komisja Rolnictwa, jako że ja przewodniczący, pyta się, kto z Komisji Rolnictwa jest za. Dziękujemy. Druk nr 155. Proszę o spokój w sprawie tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. Pani skarbnik, tak? Tak, tak. Proponuję zmianę w zakresie procedury projektu uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej wskazany z powodu szczegółowości o wykonanej ustawie o finansach publicznych z odniesieniem załącznika do projektu wykazu zadań majątkowych. To jest powody w zakresie działów klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki działy rozdziały. Z wyszczególnieniem wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacją na zadania bieżące. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków finansowanych z Unii Europejskiej, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przez jednostki samorządu terytorialnego i obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowanych kwoty wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane ze środków z Unii Europejskiej, zakup i objęcie akcji i udziału i wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego. I do projektu uchwały budżetowej wskazano w proponowanej uchwale uzasadnienie zawierające co najmniej omówienie dochodów, wydatków ze szczególnym uwzględnieniem wydatków remontowych, majątkowych oraz edukacji, przychodów, rozchodów oraz planowanego zadłużenia. Natomiast materiały informacyjne, jakie załączone będą do projektu uchwały budżetowej, to jest wykaz wniosków dotyczących budżetu złożonych przez Komisję Rady Radnych i Rady Sołeckie, wykaz wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, jeśli ta uchwała zostanie podjęta i informacje o wykonaniu budżetu gminy
za 3 kwartały roku poprzedzającego roku budżetowego. W punkcie 2 paragrafu 2 wskazane było, że wnioski, o których mowa w ustępie 1 punkt 2b, a tutaj chcieliśmy proponować poprawę na punkt 2a, bo dotyczy to wykazu wniosków dotyczących budżetu złożonych przez Komisję Rady do 15 października. Czy to zmieniamy to wtedy? Tak, na 2a. I projekt tutaj przygotowanej uchwały przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje stałym komisjom Rady Gminy i Radnych. I radni składają Komisji Właściwej do Spraw Budżetu oraz Budżetowej Gminy propozycje poprawek do projektu uchwały budżetowej w terminie do 30 listopada. Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w terminie do 22 listopada zwołują posiedzenia komisji, podczas których wójt gminy przedstawia projekt uchwały budżetowej. Komisje z zgłoszeniem Komisji Budżetu do dnia 5 grudnia formułują opinię o projekcie budżetu oraz propozycje poprawek i przekazują jej Komisji Budżetu oraz wójtowi. Natomiast przewodniczący Komisji Budżetu w terminie do 10 grudnia zwołuje posiedzenie, podczas którego wójt przedstawia swoje stanowisko do opinii o projekcie budżetu i propozycji poprawek pozostałych komisji oraz radnych. W terminie do 15 grudnia Komisja Budżetu formułuje opinię o projekcie budżetu, w której proponuje przyjęcie projektu bez poprawek, który z określonymi poprawkami przedkładają w terminie. W posiedzeniu Komisji Budżetu uczestniczą również przewodniczący pozostałych komisji. Każda poprawka dotycząca zwiększenia wydatków wymaga wskazania źródła jego sfinansowania. Poprawki składa się na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały. To jest wskazanie, kto wnioskuje, jakie zadanie, nazwa, zakres rzeczowy, wartość, źródło finansowania. Poprawki nie uwzględnione przez Komisję Budżetu są traktowane jako wnioski mniejszości. Wnioski mniejszości mogą zostać wycofane przez wnioskodawców do czasu głosowania poprawek do budżetu na sesji budżetowej. W ramach opinii Komisji Rady Gminy w terminach określonych w ustępie 3 i 5, to jest 22 listopada i 5 grudnia i 10 grudnia, jest równoważne z odstąpieniem odpiniowania projektu budżetu i składania propozycji poprawek. I później już jest przedstawiony porządek sesji i głosowania. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Nie, to ja mam jedno pytanie, jako że tutaj jest wnioski numer 1, formularz poprawki, rozumiem, że to jest formularz poprawki, jeśli otrzymamy już budżet, jest to odpowiedź do projektu. Natomiast paragraf 2, punkt 2, gdzie jest mowa o tym składaniu wniosku, a tym nie dotyczy tego października, rozumiem, że nadal obowiązuje zarządzenie wójta 177/14 roku, tak? Gdzie jest określony wniosek, wzór wniosku w załączniku numer 10, tak? Tutaj w zakresie tej procedury budżetowej, teraz w zakresie projektu... Tak, to jest mowa, czy to jest paragrafie, że nie powinno... Bo 2.14 dotyczył projektu na 2.15 rok, tak, a teraz zostało 2.15 rok, czy to obowiązuje na... Jest nowe zarządzenie teraz w zakresie, zarządzenie budżetu, w zakresie... Bo nie na razie, jako ja... Bo ono jest podjęte dopiero z datą 16 września. Tak, i ono tutaj nie zawiera tych wniosków dotyczących rady. To zawiera tylko, te zarządzenie nie zawiera też wniosków sołeckich, bo to podejmujemy tutaj w uchwale. W uchwale o środkach sołeckich jest powiedziane, że będzie nowe zarządzenie w zakresie środków sołeckich. No bo obowiązywał ten wzór tutaj wniosku do budżetu. Tak. Wtedy mamy załącznik numer 5 do zarządzania 177/14 i na 25 sierpnia. Tak, to jest zakres tej procedury dotyczącej projektu budżetu, tak? Tak, tak. Teraz mam dwa wnioski, został nowy i nie został ten sesji. Bo ja nie znalazłem na przedłożenie na statek. Ale nie ma tego wniosku, nie? Jak gdyby nie ma wzoru tego wniosku w tej nowej procedury. Bo zarządzenia jeszcze nie ma na PIK-ie. Zarządzenia jeszcze nie ma na PIK-ie z 16 było podjęte. Zamieścimy najbliższy nasz. Tutaj mogę nawet kserofobię przesłać. Ja to proszę Państwa, jeśli Państwo sobie życzą, to prześlemy Państwu, tak? Jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to proszę o wyrażenie opinii na temat tego sprawy projektu uchwały budżetowej. Komisja Rolnictwa, kto jest za? 2, 4, 6, 7, 8. Czy ktoś przeciw? Ktoś przeciwa? Wszyscy. Komisja Przewy. Kto jest za? Podnieś rękę. Jednogłośnie 7. Dziękuję. Budżetu. Kto jest
bardzo mi nie lepiej. Nie zmieniają się, jak tylko tutaj wynagrodzenie przysługujące inkasentowi zostało na tym samym poziomie 4%. Termin rozliczenia też jest ten sam. Zmiana dotyczy wykazu inkasentów, że są tutaj osoby imiennie wymienione. Są tysi, nie wszyscy, bo tutaj jeżeli chodzi o osoby po parędzie, to jest inna osoba niż osoba. Ale to ze względu tutaj pan sołtys zwróciła się z wnioskiem o to, żeby ktoś inny tutaj mógł być inkasentem. Ta osoba wyraziła zgodę na zamieszczenie uchwały jej imienia i nazwiska. Myśmy mieli potrzebną uchwałę na starą, to będzie się tak. Czy tam też było personalnie wymieniona? Nie. Nie. Tam było słuchać. Jakakolwiek zmiana, że tak powiem, to są teraz inna uchwała, bo to jest odrębna opłata i tam będzie trzeba, i tam to przyszłościowo też będzie trzeba zmienić. Bo są sołtysi, tam są w tej opłacie wskazani, że sołtysi, nie? To jeszcze też będzie zmienione. Ile macie? 4 Słuchaj, ja mam więcej 5000 psów. No, a w sumie chyba kwota była 2014 roku. Za przyniosło za 6. To ja miałem po 40. Dobrze, w samym tej szczegół pytania, czy pan wyjaśnił? Jeśli nie, to proszę o wyraźnie opinii. Komisja Rolnictwa, kto jest za pozytywną opinią? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli wszyscy widzę. Za oświaty? Zaproszę podnieść rękę. Jednogłośnie się na to. Dziękuję. Budżetu? Komisja budżetu, to jest za. Dziękuję bardzo. Kolejny druk numer 157. Tutaj przeznaczenia umorzonej części pożyczki wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska gospodarki wodnej podaje na realizację przedsięwzięcia ochrony ekologicznej. Tak, bo uzyskaliśmy tutaj Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w podaniu umorzył 20% zaciągniętej pożyczki. Było to na realizację budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiegu, ulica Młyńska. I w związku z tym, że umorzył, to jest warunek z tego, że ma być przeznaczenie na jakieś inwestycje proekologiczne i w związku z tym podejmujemy uchwałę, że przekazujemy to na, przeznaczamy te środki na zakrzewą budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Złomnej i Dęcistej i Wierzbowej. Dziękuję bardzo. Kwota jest 76 tysięcy. Jakieś pytania dodatkowe? Jeśli nie ma, przystępujemy do opiniowania wniosku projektu uchwały. To Komisja Rolnictwa i Rolnictwa, kto z Państwa jest za pozytywą? 2, 4, 10, 7, 8. Bardzo komisji, dziękuję. Oświaty? Za, przypominuję się. 7. Dziękuję. Budżetu? Komisja budżetu, to jest za. 7. 1, proszę bardzo. Kolejny wzrost numer 158, zmieniający uchwałę numer 5.37.11 Rady Gminy Dopiero, z dnia 28 lutego 2019 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Dopiero na lata 2012-2016. Mamy nowy druk. Z tego względu, że mamy druk, że zmieniliśmy wielkość dochodów przyszłej środki na wybory do Sejmu i Senatu i w związku z tym z
zmieszaliśmy kwotę dochodów i kwotę wydatków i one zmieniły się poszczególne pozycje dotyczące dochodów, tych dochodów bieżących. Dochody z tytułu dotacji i środki przeznaczonych na cele bieżące. Ja teraz Państwu mówię w zakresie lutego. Tak trzeba zmienić się tylko załącznik numer 1, nie załącznik numer 2. Tak, bo przedsięwzięć nie zmienialiśmy. Przedsięwzięć w tym momencie na dzień dzisiejszy nie zmienialiśmy. Chciałam szukać jakieś dnia, dalszy kryzys. Proszę, tak, one są pokazane tutaj w pozycji B, jak na przykład jest 2015 rok, pozycja B pokazuje, są w pozycji A są dowody o zmianach. Pozycja B zmiany, C przed zmianą. I tu są wymienione właśnie dochody ogólne, zmienialiśmy o kwotę 465 425 zł. Dochody bieżące o kwotę 68 018 zł. Dowody z tytułu udziału wypływać z podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 15 196. Dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące 425. Dochody majątkowe 397 407, to są środki 397 407, które otrzymaliśmy na ulicę Batorską. I są wykazane ta sama kwota jest wykazana w pozycji środki z tytułu dotacji przeznaczonych na wydatki w związku z tym, że dochody po prostu wzrosły też wydatki. Wydatki wzrosły po kwoty 1 310 910 20. Wydatki bieżące wzrosły do kwoty 67 933 597 20 zł. I w tym zakresie, jeśli chodzi o wydatki, to wszystko. Zmieniliśmy też przychody budżetu o 76 tysięcy złotych i rozchody budżetu. Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 76 tysięcy. Rozchody budżetu też o tą samą kwotę. Jeszcze zmieniła się pozycja 8.1 i 8.2 o kwotę 391 407. To dotyczy dochodów, które mają podmiot, które uzyskaliśmy na tą stronę. Ponadto tutaj, jeśli chodzi o pozycję 11.1, w wyniku dokonanych zmian budżetowych zmniejszyły się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki odliczane o kwotę 728 zł. Zmniejszyły się inwestycje kontynuowane o kwotę 43 760 zł. Zwiększyły się wydatki związane z jak gdyby nowymi inwestycjami. To jest o 44 960 zł. Wynika to z przeniesień pomiędzy różnymi zadaniami, tutaj głównie w oświetleniu ulicznym, które są objęte w uchwale budżetowej. Dziękuję. Jakieś pytania? Jeśli nie ma pytania, to przystępujemy do głosowania. Kto jest Państwa z Komisji Rolnictwa i Rolnictwa za pozytywną opinią na ten temat ustawy? Ktoś jest przeciw? Kto się wstrzymał? No, dziękuję. Oświaty? Da, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Siedem, tak? Siedem. Budżetu? Komisja budżetu jest za. Jasne. Kolejny druk nowy druk numer 159 dotyczący zmian uchwały budżetowej. Proszę bardzo, Państwa. Związane są tutaj zmiany ze zwiększeniem dochodów i zwiększeniem wydatków. O tą samą kwotę 433 058 58 zł.
zwiększono wydatki bieżące o 35 600, dochody bieżące o 35 651, natomiast dochody majątkowe, które wspomniałam, że tutaj związane są z ulicą Batorowską, o 397 407 tysięcy. A zwiększono wydatki bieżące o kwotę 433 058 zł. Ale to chyba jest jakiś lapsus. Proszę? A nie, do 100 milionów, tak? Tak, tak, już 100 milionów, no, właśnie, 250 milionów. Tak, 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 wydatki są w tej kwocie. W załączniku, może najpierw mówię tutaj uchwałę, że zwiększono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Tutaj są 19 058 zł i to są na te wybory do Sejmu i Senatu. W związku z kwotą, która była umorzona i pożyczki i przeznaczeniem tych środków, które zostały umorzone na wydatki związane z Zakrzewie, z budową kanalizacji w ulicy Złotnych, Wierzbowej i Gwiaździstej, to tutaj zostały zmniejszone też kwoty o 76 tysięcy, o których wspominałam przy omawianiu wieloletniej prognozy finansowej. I rozchody też zostały zmniejszone o kwotę 76 tysięcy złotych. W związku z tym zmniejszył się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek też o 76 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o poszczególne rozdziały, zmiany w rozdziałach, to tutaj w zakresie rozdziału 616 drogi gminne chodziło o ulicę Batorowską, Skórzewie 397 407 tysięcy. Jak już wspomniałam, 751.08 to dotyczy dotacji celowej na wybory do Sejmu i Senatu. Zwiększono też plan udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 15 196. I przy omawianiu wykonania budżetu za pierwsze półrocze wspominałam tutaj o tej opłacie produktowej za lata 2004 i 2013, która została ujęta w podziale klasyfikacji budżetowej 920 i wskazano, że ona powinna być zaklasyfikowana w rozdziale 758-14, stąd wskazano. Jeśli chodzi o wydatki, to jest zwiększono plan wydatków z tytułu odszkodowań na rzecz osób prawnych o kwotę 35 tysięcy. Kosztów postępowania sądowego o kwotę 8 tysięcy i odsetek wynikających z wyroku sądu o kwotę 11 tysięcy złotych. Dotyczyło to przegranego wyroku 2000, apelacji w 2015 roku, a sprawa odsetki zaliczane były w roku 2012. Okej, dziękuję bardzo. Jakieś pytania Państwa do budżetu, do budżetu? Ja tylko pytanie, Państwa, i ten paragraf 10, co zwiększamy tutaj o 27 milionów, to jest zwiększenie, o ile? Limit zobowiązań, bo mamy teraz 28 milionów wypadowych, 7 milionów. Poprzednio było 28, a teraz jest zmniejszono 76. Aha. To jest o tą umorzoną pożyczkę. No, nie zwiększamy, tu zmniejszamy, nie? Bo 3 miliony były na przejściowy deficyt, a tutaj było 28, nie? Rozumiem, że w załączniku numer 3, jeśli chodzi o zmiany do poprzedniego, to zmieniło się tylko program rozwoju obszarów wiejskich, które zostały przesunięte w środku. Tak, jeszcze jest jedna kwestia. Tutaj przygotowując, ja pomyliłam jedno zadanie nanoszące w drukarce było wyżej 80 zł, nie, na tym zadaniu było umniejszone i tutaj jest poprawka. W poprzedniej było umniejszenie 80 zł na zadanie Rybensa, budowa oświetlenia ulica Sosnowa 5 lamp, a miało być to Narzewo, budowa oświetlenia drogowego Szafirowa 2 lampy, Szmaragdowa 4 lampy, to miało być 80 zł, a to Narzewo, budowa oświetlenia drogowego ulica Spokojna 2 lampy, miało być 70, a wcześniej 80. A poprzednio tylko mieliśmy też Stróżowo, środki Sołeckie, ulica Słoneczna, Zakręt, Jabłoniowa, 14, to były podanie z zerowymi kwotami, jak to zostało prawie wyjaśnione. A tak, to jeszcze tutaj tak. Bo to było, jakby nie miało tutaj znaczenia, dlatego... I jeszcze w błąd
Starski pisze wcześniej, że z Urzędu Budowy Oświetlenia Ulicznego środki sołeckie była miała być środki. Także i w opisie i tutaj w samym zadaniu. Okay. Jakie pytania na Państwa radnie z budżetu? Proszę bardzo. W takim razie przystępujemy do wyrażenia opinii. Komisja Rolnictwa w trakcie zapisu opinię o zapisaniu budżetu do zapisania gminy. 8. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto się przeciw? Nie widzę. Oświadczenie? Nie. Za. Dziękuję. 7 osób za. 1 głosowek. Dziękuję budżetu. Kto jest za? Proszę podnieść. 7. Tyle jest za. Dziękuję bardzo. Tym optymistycznym sposobem wyczerpuje się program. Nie, jeszcze mamy oficjalny, teraz taki też oficjalny, ale nie będzie to dróg. Drugą jest to, że idziemy w sprawie rozpoczęcia skargi na działalność w ulicach gminy Grodz i Jerzbo. Proszę Państwa, drugą jest 160 w sprawie rozpoczęcia skargi na działalność wójta gminy Dotyło od jego pani przewodniczącej komisji rewizyjnej. Skarga na wójta gminy Dotyło trafiła 26 czerwca i konkretnie dotyczy tego, że jak wójta pani skarżąca wójt niewłaściwie rozpatrzył skargę na działanie pracowników urzędu, a konkretnie pracowników referatu planowania przestrzennego i ochrony środowiska. I skarżąca podnosi sobie kwestię, że został uspełniony błędy przy ustalaniu warunków zawodowych dla samowoli budowlanej na działce nr 547/1. Tutaj w wyniku postępowania komisja rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Przyjęliśmy tutaj taką zasadę, jak w przypadku poprzedniej skargi, która również dotyczyła niewłaściwego rozpatrzenia skargi na działalność czy działanie pracowników urzędu, że komisja rewizyjna może jedynie sprawdzić pod względem formalnym, czy została poprawnie rozpatrzona. I dotyczy to trzech jakby punktów, czy wójt tą skargę w ogóle rozpatrzył, czy zachował terminy, które narzuca tryb KPA oraz czy wnoszący skargę został poinformowany w prawidłowy sposób o sposobie załatwienia sprawy. Po rozpoznaniu tutaj wszystkich dokumentów ustaliliśmy, że skarga została rozpatrzona. Osoba, która wniosła skargę, została poinformowana o sposobie załatwienia sprawy, także tutaj do tych trzech punktów nie można było żadnego zarzutu przyjąć za trafne. No i druga kwestia to były argumenty podnoszone o błędach w wydaniu warunków zabudowy dla tej działki. No i tutaj organem, który mógłby to ocenić, jest samorządowe kolegium odwoławcze, a nie komisja rewizyjna. I dlatego skarga została uznana za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Panie przewodniczący? Widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Rady Komisji Rolnictwa jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w poszczególnej części? 2, 4, 6. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Oświaty? Za. Dziękuję. 7, 2. Komisja budżetu? Komisja budżetu, kto jest za? Dziękuję bardzo. I teraz przeczytaliśmy projekt uchwały porządek. Tak, na posiedzeniu komisji rewizyjnej był rozpatrywany ten drugi dokument wezwanie do gminy stanowienia prawa wspomnienia uchwały nr 9/12/15 Rady Gminy Dziwo 2015 roku. I tutaj również komisja po rozpoznaniu uznała, że nie ma przesłanek. A to było na tej tak? Tak, tak. To do nie ma to będzie osobna uchwała w tej decyzji.
Państwa, proszę jeszcze 7 do 2 minut, bo jak pan mnie teraz tutaj mówi, trzeba się ustosunkować, dlatego nie pan mnie uchwalę, bo ja wydałem stanowisko, czyli albo się zgodzić z ustaleniami komisji decyzyjnej, albo po prostu przedstawić inne stanowisko. Stanowisko komisji decyzyjnej jest takie, że jest niezasadna. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwnego zdania? Ta uchwała dotyczyła roztaczenia kodeksu wyborczego, który już nie został na sprawie procesu, ale mówimy o wyborze na sprawę. Czyli sprawa jest, w jaki sposób zna dlatego wracamy do tego, bo właśnie w tym temacie skarg wniesionych różnych pism między nami i dlatego. To jest skarga mieszkańca na naszą uchwałę, którą najwyższym uznali, że jest wszystko w porządku, tak? Skarga jest bez zasady. To znaczy, ja może tylko przewodnicząca powiedziała, w tym przedmiocie tego protestu Rada Gminy podjęła uchwałę, uznała, że ten protest był nieuzasadniony. Ta uchwała poszła do nadzoru wojewody, wojewoda nie znalazł tam żadnych przesłanek, żeby tutaj kwestionować tę uchwałę. I pomimo tego mieszkaniec miał prawo wezwać gminę do usunięcia jego zdaniem niewłaściwej uchwały. Nie wskazałbym na jakieś, znaczy to Państwo możecie się zapoznać z tym pismem, natomiast komisja rewizyjna uznała, że te problemy, które tam były, te problemy, które tam były podniesione, że nie świadczą o tym, że nie stanowią podstawy do wzruszenia tej uchwały. Jeżeli Państwo mają inne stanowisko, to możecie się w tym temacie wypowiedzieć, jeżeli uważacie, że niewłaściwie została podjęta ta uchwała, a jeżeli uważacie, że właściwie, no to wystarczy podzielić wnioski komisji rewizyjnej i wtedy osoba, która takie pismo skierowała z wezwaniem, ma prawo spróbować napisać skargę do sądu. Natomiast z tego, co już wiemy, to jedna taka skarga już została odrzucona ze stwierdzeniem, że nie ma tutaj kognicji sądu tego rodzaju sprawach. Natomiast no, można próbować. W związku z tym, żeby tak w tej pani otworzyć drogę do, czy panu pismo otworzyć drogę do ewentualnej skargi, Rada musi zająć w tej chwili tylko stanowisko, czy uważa, że właściwie rozpoznała i podjęła uchwałę w przedmiocie protestu, czy jednak uważa, że nie właściwie. Jeżeli Państwo podzielone wnioski komisji rewizyjnej uważają, że właściwie, to wystarczy podzielić te wnioski i na tym się sprawa na tym etapie skończy. Proszę Państwa, jeszcze jedna dopowiedź tutaj. Pan mecenas tutaj mi zapowiedział, że każdy z Państwa otrzymał to pismo, które wpłynęło do Rady Gminy. Także Państwo macie to u siebie na skrzynce. Jestem przekonany, że każdy to przeczytał. Sądzę, że nie ma sensu zwracać specjalnie komisji, żeby to rozpatrywać. Głosowaliśmy tak czy inaczej, każdy w jakiś sposób głosował, uznając zarzuty wtedy za niezasadne. Zadanie mieszkańca do usunięcia błędów w tej naszej uchwale. Nic nowych elementów nie ma tutaj żadnych. Komisja rewizyjna stwierdziła, że nie ma żadnych przesłanek, które by wskazywały na to, że było coś z naruszeniem prawa. Jest tylko kwestia też podzielonych stanowisko, czy po prostu zastosujemy sami sobie w poprzednim ustaleniu. Jeśli ktoś, dlatego uważam, że możemy podjąć dzisiaj to stanowisko, żeby tą sprawę zamknąć i nie powołać kolejny znowu tego tematu na kolejnej komisji. Dlatego, że jeśli ktoś z Państwa radnych jest innego zdania niż ustalenie komisji, to proszę o wyrażenie tego opinii. Czy rozumiem, że wszyscy zgadzamy się? Dla formalności proszę, kto się zgadza, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma, ktoś jeszcze ma? Też nie. Dziękuję bardzo. To jest ten temat bardzo zamknięty. Panie wójcie, chciałbym coś się zabrać głos? Nie. Pani radny? Kto jest z Państwa radnych? Przepraszam, mamy tutaj coś na tyle, nie mamy wolnych wniosków, ale jakby było coś pilnego do przekazania panu wójtowi, to proszę bardzo. Tak, proszę pani radny, proszę.
Mam taką wielką prośbę, żeby wszyscy Państwo tutaj powinniśmy zastanowić u nas i na dobrego po prostu rozbudowę mieszkanie przez deweloperów. Bo ja uważam, że chyba powoli przekroczymy nasze możliwości, jeżeli chodzi o ilości, potrzeby, które powstają tu dalej u nas. Tak? I tym chciałbym po prostu rada i równocześnie wójt przyjął takie stanowisko, że po prostu, że my chcemy po prostu ograniczyć budowę blokowisko. Bo tak po prostu chyba nazywać, tak? Bo dzisiaj walczymy teraz z komunistką, a teraz słyszę Państwo tutaj, które mówią, że na jakieś tam małe działki mają budować kolejne takie tam wiesz, bloki. Obrębie te rodziny, te jednorodziny, tak? Mieszkanie. Tak, 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 zadania, które gmina by nie musiała wykonać, żeby utrzymać te mieszkańce, tak? Jest nierealne, tak? Nie mamy takiej możliwości. Tak? A my pozwalimy ciągle rozbudowy też bloki, tak? Czego do roweru, które nam nic dosłownie nie dają. Trzeba tak? Na pewno zastanowić się na politykę, żeby to robić. Ja bym chciał tylko ponowić wniosek z sesji w zasadzie jeszcze zapytać, jak wygląda inwentaryzacja tych drzew na kolejowej. A jeżeli to jeszcze nie drgnęło, a jeżeli drgnęło w bardzo znacznym, w bardzo minimalnym stopniu, to proszę o powiadomienie energetyki, żeby ścięła konary drzew wchodzące w linię na pięciu. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Ja, tak, proszę. Znaczy, od większości sołtysów dostaliśmy już informację o drzewach, które zagrażają bezpieczeństwu i wchodzą w linie energetyczne, natomiast w większości przypadków są to drzewa posadowane na gruntach prywatnych. Jedyne, co będziemy mogli zrobić, to przekazać taką inwentaryzację z tymi adresami do Wrocławskiego Zakładu Energetycznego, czyli do NEI. Natomiast właśnie dróg gminnych z mojej wiedzy wszystkie wiadomości zostały już usunięte. Jeszcze odbywa się uporządkowanie na drogach powiatowych, zresztą można zaobserwować tam różne gminy, także zarządów powiatowych. Zrękują te orędzie, myślę, że to lada dzień zostanie zakończone, jak dzisiaj widziałem. Zgadza się panie Wójcie, jak najbardziej, jeżeli mogę powiedzieć tylko, że na ulicy Kolejowej akurat nie było żadnego wiatrołomu. A pomimo wiatru, te gałęzie, które wchodzą w tym nie, no, chyba moment brak prądu, nie? I mieszkańcy dzwonią, no, bo nie było, jest zgłaszane przy każdym wierszu. Ale to możemy inne to znaczy, przekazać oczywiście, z tym, że to się też wiąże z określonymi procedurami, z tego, co pamiętam, jak my tutaj przy urzędzie robiliśmy opowiedzenia, to z odpowiednim wyprzedzeniem zakład musi powiadomić w określonym też trybie, w trybie pisemnym, po ogłoszeniu w gazecie ponadlokalnej, kiedy to ogłoszenie... To ogłoszenie to, tak. ...ogłoszenie i tak dalej, nie? No, ale to mówimy, mamy spotkanie 23 z rodzicami, między innymi jeszcze... To będzie te wnioski będą. No, wnioski tam... Zwane i to wszystko jako informacja, w ogóle zostanie wysłane. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania? Nie, ja chciałem coś dopowiedzieć w tej kwestii, bo tam na sesji zgłaszałem, że na razie w tym drzewie określała się taka gałąź, dostałem odpowiedź, że została ta gałąź usunięta, ale ona mi się nadal. Ja pewno właśnie przejdźmy do rządu. No, oczywiście nadal odsłonę tutaj od strony tego... Pani nie widzi, że akurat... Jak te wszystkie jesieni będą dochodzone po głowie. Przy okazji realizacji inwestycji budowy chodnika przy ulicy Szkolnej był odtwarzany rów po przeciwnej stronie i fragment tego rowu nie został odtworzony. Tam zresztą w projekcie to było zaznaczone, że, żeby na tym obszarze nie odtwarzać tego rowu, tak z niezrozumiałych przyczyn, bo to wygląda dość dziwnie i też jakaś odprowadzanie wody jest naruszone przez to. To jest w okolicach ulicy Wesołej. Po prawej stronie jak się jeżdżą wiadomo, to była do pierwsza.
Ale to nie mają przepisu celowego. One są same wysychające, potrzebują parametrów. Nie ma przyczyny, dlaczego nie zostało stworzone. No tak, ale dobrze by było, nie wiem, czy zwrócić uwagę zarządowi dróg powiatowych, bo teraz już ta inwestycja jest rozumiem odebrana, tak? Także... No tak. Na sesji powiedzmy, że tam jest... Może być informacje o chodzi o kwestie... Mam nadzieję, że to by była sesja. Oczywiście na początku tych pracy, kiedy mieli pracę, no to raczej przygotowawcze, natomiast chyba to błyskawina, które główny generalny wykonawcą pracy z pieniędzy wyznaczyła dwie drogi wyjazdowe do klatki budowy, droga do Konarzewa, mniej więcej do wysokości cmentarza, i druga od strony komercji z Zadołów Konarzewskich, dalej ulicą Starszewską, potem częściowo w prawo na drewno na Gruncie, częściowo prosto, które jest budynna, Wielka. Czyli fragment również przez Konarzewo, tak? Od dołów do węzła, tak? Ulicy Poznańskiej. No tak. Aha. Ten fragment od góry zsiada na dołów. Dołów, natomiast oczywiście to są porozumienia, które będą zawierane pomiędzy generalnym wykonawcą a zarządem dużym dróg powiatowych. Co nie znaczy, że te wykonawcy nie będą się uwagi omijać tych wyznaczonych dróg. Co prawda każdy samochód wyjeżdżający na budowę będzie miał określoną tabliczkę zaszytą oraz numer porządkowy. Będzie też popisane. No ale wiadomo, że mamy jakieś tam doświadczenie z budową dróg, na przykład autostradą czy drogą S11, nie zawsze, że tak powiem, z tych dróg korzystali, które zostały wyznaczone. Druga sprawa to jest kwestia jeszcze Palędzia. Jeżeli generalny wykonawca porozumie się z firmą Polas, to wyrobienie to będzie miejsce odbycia kurzy różnych naturalnych, czyli kamienia łupanego, jak i masy. To będzie to około 600 tysięcy ton potrzebne na tą budowę. Mają miejsce, żeby wyrobienie się z dróg. Droga to wstydne. No tak, ale to już powiat właśnie też zwrócił na to uwagę, że droga jest cała inna, bo że tak powiem zmodernizowana i nie jest zmodernizowana na tego rodzaju nacisk. No i tu jakby będzie to porozumienie niby ma być zawarte w trybie późniejszym, jeżeli w toku negocjacji kola zostanie wyłoniony jako dostawca kruszy, bo wcale tak nie musi być, bo oni rozważają tak naprawdę budowę swojej otaczalni i swojego masy chemicznych na węźle kruszy. Natomiast może się okazać, że kola to jest dla nich bardziej atrakcyjne, to wtedy tak naprawdę odbiór kruszy będzie odnośnie do podwórznicy kolejowej w Polędziu, a masa zakładu mas chemicznych też w Polędziu. Wtedy transport będzie przebiegał z Palędzia przez Dopiewiec, Konarzewo do Węzła, tak? Jak będą jeździć, to trudno powiedzieć, bo tam żaden drugiej by nie wyznaczył. Bo może nie będą jeździć w ogóle od Palędzia, bo może taniej wyjdzie jeździć od Wrocławia, transportem kołowym, bo oni mają swoje kopalnie też na południu. I tutaj wiadomo, że to jest tylko kwestia transportowa. To jest jeszcze, tak jak mówili przedstawiciele, że w jednej z drugiej firmy to jest jeszcze kwestia tak naprawdę otwarta, jak będą te materiały transportowane. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania? Ja mam tylko taką prośbę, żeby nacenić na stronie urzędowej termin dyżuru radnych, którzy że funkcjonuje, a także pierwsza środa, gdzie to była zmiana na 1946 za pozostałe dnia. Tak, pierwszy chodzi. Dokonało w miarę uważenia, nie wiem, nie znam wyników, natomiast
wiem, że na pewno cały piątek byli na Policji Gminy Kupiewon. Potrzebne dla mordu. Tak jest, potrzebne dla mordu. No to jeżeli już mówimy o tym, to na gminie też łamią, w ogóle wjeżdżają, prawie zakaz na... No ja muszę się bawić, staram się, to sklepić dużo naszych gmin. Po prostu sobie omijają gdzieś tam kilkowni na Łowowskim. Już panie wrócę. Kogoś tam zatrzymali, pewnie nikomu dali mandat. No ale najlepiej, że zatrzymali tego, co buduje drogi. Tak? I temu ulepili mandat. Bo to zważyli i na przekroczone. Teraz dopiero mamy obawy, że będzie wodna zrobiona, no to nam zgłoszą, ale po prostu rozwalają krawężniki, jedną z chodnika, to jest... Tu jeszcze jak już w tym temacie jesteśmy, przepraszam, to do zaleśnienia się czy nie? To było drogi ograniczenia na każdy, to jest droga ta przez dopiero do Piewiec, Palędzie, Dąbrówkę. Ale dzisiaj nie chodzi o centrum Piewca, nie? No można tak, tak. Wodna, kolejowa i... No tutaj po leśnej przyczynie też powinien stać się bardzo nowy znak z zakazem, bo GPS-y niektóre tiry prowadzą leśną do lasu. Tak? Nie ma siły, żeby w miesiącu zerwany przejechał. Okej. Z jednej strony powiatówka przy ulicy Działkowej włożyła kostkę, która rozegra, a z drugiej strony asfalt, jak było w projekcie. No to nie tak. Tak to lepiej. Z jednej strony jest kostka, tą, którą rozebrali, ładnie ułożyli do momentu drogi powiatowej do Krosnańskiej, a z drugiej strony już kostki i nie ułożyli tej, która tam była, tylko zabierali asfalt. Tak, może no nie, bo to już jest jedna warstwa, a tak będzie drugi a mało tego, czy ktoś tam będzie sprawdzał, bo ja byłam zobaczyć, jak tą kostkę padła. W momencie, kiedy budowali tą drogę, ta kostka była położona na betonie, który był najpierw wylany, a teraz jest położona na zasadzie chodniczka. To nie jest chodniczek, tylko to jest droga, wtedy pożywają samochody ciężkie również. Ale oddziałkowo. Dokładnie. Ten wiatr, który rozebrali. I jak pojechałam jeden dzień, jak zaczynali rano z drugiej strony, no to ułożyli dwie te kostki. Ja mówię, słuchajcie, no, a to tak bez betonu można tak paść, tylko tak na sucho. Może jest mocniejsze, ale to też te kostki, które dolegają do tego, muszą być zrobione tak jak trzeba, nie że one tam sobie fruwają, nie? No dobrze, trzeba zwrócić uwagę przy odbiorze. Okej, jeszcze jakieś pytania? Pan jeszcze mam tylko pytanie w zasadzie prośbę, proszę o no nie wiem, że do sesji nawet jeżeli da radę. Pisemne sformułowanie, kto jest administratorem ulicy Leśnej w Palędziu i tej części asfaltowej i tej części brukowej. Ponieważ w momencie budowania tej części brukowej padło takie hasło tu w urzędzie, że deweloper przejmuje administrację nad całą drogą w tym momencie. Czyli ewentualnie w tym momencie wnioski o zerwanym asfalcie, o korekcie tego asfaltu, o nowych garbach, spowolnienia, spowalniacza, wszystko kierujemy. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to ja bardzo dziękuję. Proszę przewodniczącej komisji o ten punkt posiedzenia komisji. Dziękuję. Jest to ona, panie moja w imieniu pani przewodniczącej, panie panie kierowną. Oświadczam posiedzenie komisji. Budżetu. Zamykam posiedzenie komisji budżetu. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Czekaj, jak to się wyłącza? To czekaj, to zwierzę. Na stop, nie?